A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Heroes 3, Żniwiarz Dusz. No dobra, mieliśmy zacząć od spaceru po wodzie, tak? Bo musimy się przebić przez te krzaczory, tak jak to Shen robił w poprzednim odcinku. O, przy okazji weźmiemy sobie plus jeden do wiedzy, przywołamy dwa statki. Jeden dla Shena, drugi dla Barbarzyńcy i będziemy sobie za chwilę płynąć, tak? Tylko ważne, żebyśmy najpierw Shena władowali na statek, tak? Bo jakbym sam wszedł barbarzyńcą, no to by nie mógł przywołać później. No okej, czyli mana jest, armia jest, wszystko ostatnio ogarnęliśmy. Uwaga, rzucam spacer po wodzie. Tutaj dostaniemy plus jeden, jakoś tak naokoło szedł. No dobra, i mamy plus jeden do wiedzy. Dobra, i tu w tym momencie przywołujemy statek. O, nawet za pierwszym podejściem, widzicie, taki ze mnie czarownik znowu. Ktoś mi w ogóle pisał kiedyś w komentarzu, że jak mamy na głowie ten kapelusz admirała, to mamy 100% szans na przywołanie statku, ale to chyba tak jednak nie działa, bo pamiętam, że kiedyś chyba mieliśmy ten kapelusz, jakoś to nie zawsze chyba wychodziło, nie? Dobra, w każdym razie Shen może teraz... A nie, czekajcie, przekażemy mu kapelusz, nie? Przekażemy mu kapelusz, to on nie straci całego ruchu. Aha, ja go nie założyłem w ogóle ostatnio. Teraz będziemy mieli mniej ruchu na wodzie przez to. Ale dobra, nic strasznego się nie stało. Najważniejsze, żeby tak. Przekażmy ten kapelusz. Niech Shen sobie wejdzie. No, trzy plusiki ruchu stracił, ale jednak nie stracił ruchu całego. I uwaga. Znaczy tak, z tego miejsca nie przywołamy. Znaczy tak, no weźmy ten kapelusz przede wszystkim, tak? Od niego. Tu widzę jakiś bałagan z artefaktami. Jest jakoś, to zrobię. O, tak będzie dobrze. To mogę odłożyć. To sobie założymy. Shen może dostać artefakty z powrotem, bo się pewnie do nich przyzwyczaił. I uwaga, za pierwszym podejściem. Nope. Dobra, jeszcze raz. Nope. Dobra, tym razem za trzecim podejściem. Może być i... O, widzicie, czyli miałem kapelusz admirała, ale się nie udało za pierwszym podejściem, czyli to nie do końca tak jest. Na pewno jak mamy kapelusz admirała, to właśnie nie tracimy tego ruchu całego. No i punkty ruchu na lądzie przekładają nam się na punkty ruchu na wodzie. No a poza tym te części składowe działają, czyli mamy ogólnie więcej ruchu na wodzie, tak? Dobra, uwaga, będziemy płynąć. Mam wrażenie, że dzisiaj się wiele wyjaśni. Znaczy tak, tu nam się pewnie połączy to jakoś, no nie? No bo innej drogi nie mamy. Tutaj jest jakiś strażnik misji. Tutaj ten Nextis przypłynął, nie? Z tego portalu. Tu jest też jakiś portal. Dobra. I tutaj... No może od razu to zrobimy. Czy tu jest na pewno wszystko dobrze? Chyba wszystko dobrze jest. Chodźmy tu sobie zobaczyć. Barbarzyńca pierwszy. Na Rafa, no na Rafę się nie chcemy władować. W ogóle też jeden z widzów dawał link do Wikipedii, chyba do Wikipedii z tym stworzeniem, które zostało tutaj użyte. To jest takie rzeczywiste stworzenie, gdzieś tam na morzach czy oceanach, nie wiem. Występuje, tylko zapomniałem nazwy tego stworzenia. Znaczy też tak mi znajomo wyglądało, ale totalnie nie znałem tej nazwy tego stworzenia, ale jest takie. Dobra, mamy połączenie na pewno, więc jest dobrze. Tutaj 400 punktów ruchu. Kurde, myślicie, że tam coś będzie? Bo 400 punktów ruchu fajnie, ale i tak byśmy stracili trochę. Na pewno weźmiemy tę manę. Zaraz Shen tutaj dojdzie, dopłynie. O, Shen dopłynie, dobra. Shen sprawdzi, czy tam czasami nic nie ma. Więc Shen płynie. O, on ma w ogóle tę lunetkę. Ma większy zasięg widzenia. Dobra, nic tutaj chyba nie będzie. Many nie będziemy zabierali, barbarzyńcy. O! Może jeszcze zobaczyć teraz tego strażnika misji, uwaga. Przynieś do mnie zbroję przeklętego. A, no to dostaliśmy od Maltaela, nie? To barbarzyńca ma tę zbroję. Dobra, no to tutaj możemy przejść na pewno. Tutaj róg otchłani był potrzebny, to Nextis sprawdzał, ale on już nie miał drugiego rogu otchłani, więc... ten barbarzyńca na pewno ma róg otchłani, więc tutaj przejdziemy. Tu sobie na razie stanę, co? Tutaj jest ok, zmienimy artefakty, bo tak jak mówiłem, punkty ruchu na wodzie teraz nam się ładnie... Znaczy na lądzie teraz nam się ładnie przekładają na te punkty ruchu na wodzie.
No dobra, i zaraz w następnej turze będziemy płynąć dalej. Tu Nextis na nas czeka. Ej, no w końcu chyba Nextis wejdzie na pokład, tak mi się wydaje. No bo to jest ten portal, który już tam widzimy. Zresztą mam nadzieję, że tutaj dopłyniemy. No pewnie dopłyniemy. No jakoś tu się przeciśniemy, pewnie coś. Będzie dobrze. Nextis już tam się nie może doczekać, pewnie tupie nóżkami w pokład, w końcu zrobi dziurę z Abdal Haziru, tonie, Nextis odleci gdzieś tam, będzie siedział na tej wieżyczce tutaj i czekał na nas. To w ogóle zidentyfikowaliśmy już, że potrzebujemy emblematu wiedzy, to pewnie będzie zwieńczenie tych wszystkich wyzwań. Także będzie się pewnie sporo działo, co robi Terael. Dzień pierwszy, on może wziąć podatki. Jakby był potrzebny, to tutaj jest ta brama miasta, to gdzieś go tam przeniesiemy, niech on tutaj sobie stoi, nieważne. Dzień pierwszy. Natalia pewnie nie wie, co się dzieje, chyba że do niej wysłaliśmy jakiegoś pocztowego ptasiora. Gołębia pocztowego i on tam zdał relacje w liście. O kurde, a czy... What? Aha, dobra. Miejsce robiłem ostatnio, tak? I nie wróciłem się. No taki ze mnie procyk, no. Dwie teleportacje, tak? Znaczy tak, stajnie weźmiemy dwie teleportacje. Znaczy nie, no dobra. Pójdziemy sobie po staremu po prostu do świątyni. Jeszcze jedna teleportacja. Musimy się zatrzymać gdzieś, gdzie manę zregenerujemy, czyli... A, żeby nie tracić ruchu, Pegazy zostawimy w tym tygodniu. W następnym weźmiemy 10 Pegazów po prostu. Czyli teraz po staremu zrobimy, zatrzymamy się przy wodopoju. W następnym dniu pójdziemy tu. I teleportujemy się... Nawet nie na dwór Loryka, bo nie będziemy mieli tych Pegazów, tylko od razu do Wortam. Tam weźmiemy młyn, zregenerujemy manę, będzie wyprostowane. Dobra, nic się nie stało. No tutaj wygląda na to, że wszystko dobrze. Tu ciężko było jakiś błąd zrobić chyba. Aldeum. Ptasiory sobie weźmiemy, no bo jakżeby inaczej, twierdza. Ale wam powiem, że dzisiaj się tak nie mogę doczekać w sumie. A tu jeszcze mieliśmy ptasiory jakieś. Znaczy tak, to na pewno możemy zupgrade'ować. 16 ptasiorów do upgrade'u, ostro. Okej, chodź tutaj. Dzisiaj tak wam powiem, że nie mogę się doczekać, co tam się będzie działo. Tak wyjątkowo. Bo to takie już w sumie poza fabułką z Diablo 3, nie? Bo ile tam sobie wcześniej graliśmy, to... O ile nie wiedzieliśmy, co Marcel wymyślił, ale samo Diablo 3, tam te wątki poboczne, jakie się mogły zdarzyć i tak dalej, to wszystko było w miarę wiadome, nie? Tak fabularnie. Kaldeum. Ptasiory odniesiemy i możemy się zatrzymać standardowo tutaj. Młyn. A, no ten król Kanaj, tak? Dobra, no to zabierzmy go do tego kryształowego łuku, niech sobie weźmie tutaj, do stajni zajdzie, to możemy zabrać. Co my w nim zrobimy? A w ogóle ten. No tam też mi ktoś ten pisał. Ja zupełnie zapomniałem. Ciekawe, czy ktoś z was pamięta. Znaczy tak, bo mamy siedlisko takie tutaj, do którego rzadko zachodziłem, bo to jest tak strasznie daleko. Ile tu się tego... O, 24 magów. To tutaj bym na pewno zaszedł. Ale jest jeszcze jedno siedlisko dosyć istotne. Ciekawe, czy pamiętacie, czy wiecie, o co mi chodzi. Do którego praktycznie nie zaszedłem od czasu jakby zajęcia tego siedliska. To w ogóle mi pisaliście o tych kajdanach. Ja ich w ogóle nie zauważyłem. Jakoś mi się tutaj tak... w tło mi się tutaj wbiły. No to spoko, mogę je podnieść teraz. No to możemy tam iść, to czekajcie, to było z tego, szczelina druga, nie? Możemy tam zajść w sumie. Szczelina druga. Paniołki braliśmy ostatnio, ale to teraz ich się, no właśnie, tu się ich nie nazbierało. Ja myślę, że moglibyśmy, czy tu będzie po drodze jakiś wodopój? No tak średnio, stajnie, wzięte tu mogę zajść po drodze. Ale jest jeszcze jedno miejsce, ciekawe czy wy pamiętacie, o co mi chodzi. To jeden z widzów mi wskazał. Nawet jak brałem ostatnio ptasiory, to mogłem to zahaczyć. Chwila, to tutaj gdzieś musi być. O, tutaj. Pamiętaliście to? Tutaj mieliśmy tych. Ogród czarodzieja, kryjówkę czarodzieja jeszcze jedną. 22 już się nazbierało. Będę mógł tu w sumie też przyjść.
Okej. Artefakciki zmienione wszystkie. W kapeluszu biegamy, znaczy tam pływamy. Myślę, że jest dobrze. Szenczeka, puszczam turę. Nic się nie wydarzyło, Mej. Pewnie taka cisza przed burzą. Dobra. To może zaczynamy od razu od barbarzyńcy. Weźmiemy sobie tę fiolkę, no bo czemu by nie? 20 do many. I tutaj ta zbroja przeklętego, tak chcieli? Z radością zgadzam się, byś przeszedł w zamian za zbroję przeklętego. Zgadzasz się? Tutaj Marcele literówka, proszę sobie tam zapisać do kolekcji literówek, żeby to poprawić. Cyk! Okej. Okay. Czyli tutaj odkryliśmy, znaczy odkrywając jakieś tam morza i tak dalej, tutaj odkryliśmy cieśninę Nextisa. Nazwana tak na jego cześć. Cieśnina Nextisa. A co to? Wieża obserwacyjna. To Shen wejdzie, on tam ma lunetkę jeszcze, to będzie wszystko mógł dobrze wypatrzyć sobie, nie? Okej, to Shen zobaczy. Dobra, tu się połączy. Zaraz to wszystko tam obadamy. Tak jest. Ale zaraz, czy tam jeszcze czegoś nie będzie u góry? Nope, jest znowu to stworzenie takie. Ono nie jest w ogóle podpisane. Szkoda. Dobra, na razie tutaj chyba za wiele nie zrobię. Shena tu dajmy, tylko najpierw jeszcze weźmiemy te artefakty. No, Shen to tutaj... A nie, dopłynie. W ogóle taka ciekawostka też, czytałem, czy ktoś mi mówił, nie wiem. Te obiekty w Chocie tak zrobili, że te obiekty, które są na wodzie, nie możemy wpływać w nie, w te pola. Tylko zawsze się zahacza te pola, takie te krytyczne, stojąc pole przed nimi. Czyli na przykład z tego miejsca można by wziąć, chociaż oni tak jakoś tu... No, dobrze będzie. O, z tą lunetką tutaj. Cyk! No, to chyba wiele nie dało nam. No, ale dobra. Shen płynie za nami. Tutaj Nextis czeka. No, tutaj Tyrael. No, tutaj on nic nie ma więcej, nie? No, Młyn mógłby brać, ale ta zaklinaczka, ona tak się idealnie wstrzeliwuje. Później ten wodopój ma, że to i tak jej nie pomoże za bardzo, jak on by za nią wziął. No tutaj to tam, wiadomo. Tutaj wiadomo. No patrzcie, w ogóle morale szczęście ma na maksa jakoś tak. Szczęśliwa Natalia. A, tutaj musimy wyprostować. No dobra, czyli darujemy sobie Pegazy, żeby to wyprostować, czyli automatycznie darujemy sobie dwór Leoryka, czy tamte posiadłość Leoryka. Od razu sobie pójdę do Wortam. I tu musimy Madę odnowić. Jeszcze ma dużo ruchu. Weźmiemy ten młyn od razu. To będziemy do przodu właściwie trochę. Pomijając to, że nie wziąłem Pegazów, ale to nie stracimy ich. No i będzie dobrze. Aha, no tutaj do młyna się zmierzamy, wiadomo. Okej. Tutaj młyn. Staje nie mamy. Pójdziemy sobie po tych magów, bo naprawdę sporo ich tam już jest. No i później tych czarodziejów jeszcze. Aha, tutaj się nie wbije, no to trudno. No i jest fajnie, to jest dzień drugi. Puszczamy turę, szybko idzie przecież. Aha, ceremoniał znowu. Okej. Może być ceremoniał. To tutaj ciekawe, jest jakiś ten, jeszcze jeden strażnik. Pochłonięcie przez Archanioła Maltaela czarnego kamienia dusz doprowadziło do katastrofalnych skutków. Krew aniołów i demonów znów połączyła się w jedność. Pradawne podania mówiły, że zanim zrodziły się anioły i demony, istniało tylko pierwotne dobro. Anu. A to jest to chyba, co Nextis czytał wcześniej tam u siebie. Był on pierwszą istotą, jedynym, z której powstały wszystkie inne, stworzoną ze światłości i mroku, dobra i zła.
Jedyny wygnał zło, ale ono przeobraziło się w bestię, smoka Tatameta, pierwsze najwyższe zło. Obie istoty zwarły się w trwającej eony walce, aż ostateczne starcie zakończyło się olbrzymią eksplozją, która rozrzuciła ich esencje na wszystkie strony, tworząc przy tym wszechświat. Blizną po tym akcie stworzenia było pandemonium. Natomiast z siedmiu głów Tatameta zrodziło się siedmiu wielkich, złych, spłonących piekieł. Jego ciało stało się fundamentem ich królestw. Kręgosłup Anu utworzył kryształowy łuk, wokół którego ożyło Królestwo Niebios. Czyn Maltaela doprowadził do odwrócenia dziejów i tak oto znów odrodziło się pierwotne dobro i zło. Teraz zdecydujesz, w jaki sposób zakończysz wieczny konflikt. Pierwsza, łatwiejsza i krótsza droga polegać będzie na pokonaniu pierwotnego dobra Anu, lecz w ten sposób przyniesiesz ludzkości zagładę. Druga, trudniejsza i dłuższa, polega na unicestwieniu pierwotnego zła, smoka Tatameta. W ten sposób ocalisz ludzkość. Do tej pory walczyłeś jedynie ze złem. Po tym wszystkim, co widziałeś, sam nie wiesz, co jest dobre, a co złe. Ostatnie czyny Maltaela zachwiały tobą, a różnice między dobrem i złem zatarły się. Właśnie teraz przyszedł kluczowy moment, zostajesz wystawiony na próbę. Czy znajdziesz w sobie siłę, by się oprzeć przed łatwiejszym zwycięstwem i sprowadzeniem na ludzkość zagłady? Czy też znajdziesz w sobie odwagę, by stawić czoła najwyższemu złu i być może ponieść klęskę? Ja ci powiem, Marcel, że jeżeli wymyśliłeś ten tekst sam, a on nie jest wzięty tam skądś, to naprawdę wyszedł świetnie, nie? To jest naprawdę chyba jeden z najlepszych tekstów, takich autorskich, jakie tutaj zostały wprowadzone, nie? Jeżeli właśnie taki autorski jest. Naprawdę, naprawdę robi wrażenie. Aha, czyli to będzie po prostu znowu tutaj ten wybór. No w sumie można się było domyślić, to jest taka płonąca ta ziemia, no nie? No ale nie, no musimy się połączyć z Nextisem, czyli... Znaczy, no sprawdzę to, ale to... Czekajcie, może Shen niech to sprawdzi. On tutaj teraz dopłynie? Dopłynie, nie? Ja mu zrobię miejsce, ale to pewnie będzie ten wybór właśnie tutaj też. Czyli nie tylko Nextis wybierał. No ale no w sumie racja. Zaraz ja to tutaj zobaczę. Tylko posiadacz rogu otchłani może tędy przejść. Przejdź tym portalem, jeśli chcesz zakończyć wieczny konflikt, pokonując pierwotne zło. Tak, mamy tylko jeden róg. I Nextis też miał tylko jeden róg. A ciekawe, jakbyśmy to wybrali, to Nextis byłby tam, my tu. Czyli chyba po prostu tylko nie mielibyśmy Nextisa do pomocy, tak? I byśmy szli tam na pierwotne zło, jakoś tak by to było. Ale dobra, no stwierdziłem, że nagram wam pierwotne dobro, żeby tak jakoś inaczej było niż w tych wszystkich seriach, tak jakoś, że sprowadzimy na ludzkość zagładę, nie? Jestem ciekaw, jak to będzie. No ja i tak sobie ogram pewnie te dwie ścieżki, bo robiłem tamten save, no nie? Robiłem chyba, jak Nextis podejmował wybór, także będę mógł do tego sobie wrócić. No dobra. Czyli płyniemy do Nextisa. Ostro. Możesz przejść, zgładź pierwotne dobro, które tylko się teraz za takie uważa. Imperius chciał cię zgładzić, Maltael zabił tysiące istnień. Anioły wcale nie są lepsze od demonów. No takie szatańskie podszepty, nie? Barbarzyńca ulega szatańskim podszeptom. Wodny portal przejścia, no! O, to tutaj Nextis właśnie, on przybył, nie? I tutaj też miał ten wybór. Aha. Dobra, czekajcie, ja sprawdzałem te wszystkie te tutaj. Czy tu czegoś jeszcze nie było? Ale pewnie sprawdzałem. Nextisem, czy nie? Nie, tu nic więcej chyba nie ma. Dobra, jesteśmy tu. Możemy właściwie wziąć Nextisa na pokład, ale najpierw tutaj strażnik misji. Dobra, jedziemy z tym od razu. Ja muszę to zobaczyć. Czas, by uzyskać obiecaną nagrodę w zamian za twe poświęcenie. Ukończyłeś zlecenia co najmniej w jednym akcie. Okej. Okay. Ukończyłeś zlecenia co najmniej w dwóch aktach. Co najmniej w trzech aktach.
Udowodniłeś, że ukończyłeś wszystkie zlecenia. Zasłużyłeś na swą nagrodę, więzienie. No kto tu może być? Kto może być w więzieniu? No macie zagadkę teraz. Sobie to zatrzymajcie, pomyślcie. No to jest tak poza fabułą, to ja kurde się mało orientuję, bo jeżeli chodzi o takie tamte fabularne i poboczne wątki z Diablo 2, no to się orientuję bardzo dobrze. Z Diablo 3 już tam mniej się jakby zagłębiałem w te wszystkie sprawy. Znaczy tam wiecie, tam czytałem, znaczy wysłuchiwałem tego wszystkiego bardzo uważnie, ale jeżeli chodzi o takie motywy opisywane poza grą, całe to uniwersum, już nie mówiąc o tych książkach, na przykład Knaka to chyba były, no nie? Jeżeli to będzie jakaś postać właśnie związana, może, nie wiem, z tym Anu albo coś, nie mam pojęcia, co to może być, ale jeżeli ktoś się orientuje bardzo dobrze w uniwersum Diablo, takim pozagrowym gdzieś, no to może obstawić sobie, co tu może siedzieć. W ogóle, aha, tu miejsce musimy zrobić, skoro to więzienie. Miejsce musimy zrobić. No to ten Tyrael chyba, nie? No to możemy nawet go tutaj wsadzić. Dobra, Tyrael pójdzie tutaj. To mamy miejsce. No nie tak będzie blisko, jakby co, to go wyjmiemy. Wsadzimy kogoś innego, wyjmiemy jego. Mamy miejsce, dobra. Mieliście czas, żeby się zastanowić. W więzieniu przebywa. I w tym momencie zakończymy odcinek. Pyk. A na statku jest. Tu jest ktoś. Krzyżowiec, widać. A krzyżowiec. No nie, no to chyba nie z uniwersum jakoś tam specjalnie. Ło, panie, czekajcie, 20 archaeodoza. No, pomału. Pomału, przeczytajmy sobie. Krzyżowcy są nieugiętymi wojownikami stojącymi na straży wiary i prawa. To żywe fortece zakute od stóp do głów w pełną zbroję płytową, dzierżące święty oręż i potężne tarcze. Po ich przejściu pozostaje jedynie szlak naznaczony zwęglonymi, dymiącymi truchłami demonów. Ach, taki święty wojownik. Znaczy, no... Wojownik pełen wiary, no święty, no paladyn to taki święty wojownik, no krzyżowiec, no walczy tam w imię wiary, no jest okej. Ale tutaj, czekajcie, bo on może, moment, specjalność finanse, zwiększa o 5% zdolność finanse, ale on nie ma zdolności finanse, to działa jakoś, czy nie działa jakoś? Może jakoś działa. Mistrz nawigacji, to będzie z nami pływał. To może nawet Shenmue przekaże, że te jednostki jakby tam do zamiany, nie? Bo on będzie miał bardzo dużo ruchu, on zawsze za nami pewnie nadąży. To będziemy coś myśleć, to mistrz magii ziemi ma portal. Modlitwę ma, dobra. No ale to chyba te jednostki są tak naprawdę nagrodą, no nie? 100 czarodziejów, 10 leveli dla Nextisa. A propos Nextisa, zaraz będziemy coś kombinować. Dobra. Możemy przekazać od razu te jednostki. Może nie po długiej. Stanę sobie gdzieś sobie to stanę tutaj. Krzyżowiec. Aha, zablokowałem go, ale to nic. Niech on przekaże te jednostki. Damy mu, nie wiem co mu damy, Pegaza mu damy, nie? No i teraz tak, 44 levele dla Nextisa tutaj już są. Bierzemy od razu Nextisa na pokład. Chyba bierzemy. Przecież on już się nie może doczekać. Patrzcie na to. Cyk. Też damy tutaj Pegaza. I w tym momencie, uwaga, Nextis wchodzi na pokład. Dostaje 70 level, tam ściska tego barbarzyńcę, no nie, bo się nie mógł doczekać. Tam połamał mu kości barbarzyńca, takie oczy wytrzeszczone. Musieli w gips go tam wziąć, obandażować. Teraz leży na pokładzie i musi się kurować, nie? A Nextisowi jest smutno, bo on tak nie chciał za mnie. On taki Nextis z niego jest, no. No dobra, mamy go. Mamy Nextisa. Ej, ale tu w ogóle... Tu powstał taki jeden wielki statek, taka fregata jakaś pewnie. Dobra. Co my będziemy robić teraz? Bo tutaj mamy, tu już Nextis odkrywał. Tu mamy kilka takich lądów, nie?
No tutaj będziemy najpierw pewnie wysiadać, bo to najbliżej jest. Teraz tak, zmieńmy sobie artefakty. Na początek. Zmieńmy sobie artefakty i wyznaczymy... Znaczy tak, te wraki jakieś, to Nextis sprawdzał już, to jest wszystko porobione, nie musimy o tym myśleć. Tu jest obóz najemników, więc będziemy pewnie chcieli do niego iść. To tu sobie wysiądziemy, po drodze weźmiemy puszkę. Tu jakaś kolczuga, dobra, tutaj będziemy wysiadać, powiedzmy. O, Shenna też... to Shenna, to będzie czwarty statek. Taka flota barbarzyńcy się tutaj tworzy. No dobrze, tu jest blokada. Nie wiem, tu może Abdalhazir sobie płynąć już do przodu z Pegazem. Niech on sobie gdzieś tutaj stanie. Będziemy czekać na barbarzyńcę. No, krzyżowca na razie nie przepuścimy. No, a Natalia nie wie, co się dzieje. Chyba że ten ptasior pocztowy jednak do niej dolatuje i tam mówi właśnie, że Nextis wszedł na pokład. Natalia kojarzy Nextisa? Czekajcie, jak to było w tej serii z Pana Zniszczenia? My tam mieliśmy Natalię? Mieliśmy Natalię, nie? Kurde, tak dawno było. Jeśli mieliśmy Natalię, to ona zna Nextisa, no i pewnie... No. Okej. Okay. Aha, czyli młyn wzięty. Możemy od razu do kamiennego fortu wziąć sobie młyn. No i tutaj wyprostowaliśmy to właściwie. Chodźmy... To będzie to serce grzechu, tak? Grzeszne serce drugie. No to mieliśmy kiedyś podobną sytuację chyba. Brałem nawet te ogródki wtedy wcześniej. 507, tak. I teraz będziemy tu mogli iść. Okej. O, a król Kanai. No, studni nie musiał zahaczać. Te kajdany, tak? Zauważyliście. No, wziąłem. Patrzcie, mali. Cyk, 24. Robimy upgrade. No i dobrze. To co, pójdziemy po tych czarodziejów z tej, tam do tej kryjówki. To musielibyśmy enklawa ocalałych tutaj zahaczyć. To... No, mogę iść. I to będzie... O, młyn jakiś po drodze może zgarnąć. Tu było jakieś wodopoje? Nie było. Dobra. Artefakty zmienione. Wszystko wygląda chyba dobrze. Puszczam turę i zaraz będziemy płynąć dalej tutaj. Ale będzie się działo. Nextis z tą fiolką smoczą tutaj taki... Patrzcie. Fajnie, bo to działa na smoki. Dobra, czyli... Momencik. Robimy slocik na wypadek, gdyby w puszce była jakaś armia potężna? Może być armia potężna przecież w puszce, musimy mieć slot. Dobra, to krzyżowiec w takim razie weźmie od nas... co on weźmie od nas? Może archanioły wziąć i tak mamy wskrzeszenie. Jakiś slocik na wszelki wypadek niech sobie tu będzie. Czemu by nie? I teraz możemy sprawdzić. Kapelusz mam, nie? Wszystko mam dobrze. Uwaga, wysiadam tutaj. Pyk. Tu weźmiemy plus 1. Aha, i tu nic więcej chyba nie będzie. Uwaga. Aha, to jest tajemniczy dziennik, część pierwsza. Wszystko się zmieniło. Najpierw Belial poległ w Kaldeum. Później Asmodan zginął w kraterze Areat. Ich śmierć wstrząsnęła w posadach siedmioma piekłami, ale stanowiła zaledwie zapowiedź odrodzenia Diablo jako najwyższego zła. Choć nic nie mogło się równać z jego potęgą, został on pokonany. A niebawem w ślad za nim podążył sam Anioł Śmierci. Któż zdołał dokonać tego wszystkiego? Aha, widzicie? Takie dzienniki, ale... No, no exp to już tam niewiele daje, co? Po tych wszystkich drzewach, które zebraliśmy. No dobra. Tu możemy sobie wziąć plus 1 do ataku. Tu możemy sobie wziąć kolczugę ze smoczych łusek. Tu możemy sobie wziąć stajnię, bo nie mieliśmy. I... Aha, w następnej turze możemy sobie jeszcze wziąć gwiazdę. Aha, tutaj trzeba będzie levele dla Nextisa poświęcić, tak? Dobra. To tu się wszystko ładnie odbywa, tak jak powinno.
Oszena trzeba to w końcu ściągnąć, nie? Ale nie tu. O, tutaj niech on sobie też płynie, tylko zaraz... Aha, właśnie. Dobra, tak jak mówiłem... Dajmy krzyżowcowi te jednostki, nie? Skoro on jest taki szybki, taki nawigator z niego, to może lepiej, żeby on za nami z tym tutaj pływał, nie? Zostawimy Shenowi jakiegoś... Aha, źle to zrobiłem, jak to się robi. A, tutaj, dobra. Zostawimy Shenowi jakiegoś... No ja wiem, możemy mu nawet zostawić wszystkie. Czy nie, czy bierzemy to mięso? Bo wiecie, jak mu dam takie wolne, to będzie pływał... Ale nie, no bez przesady, no dobra, będzie dobrze. Dajemy całe mięso i wszystkie inne jednostki. I niech to tak sobie będzie. Mhm. I on będzie za nami pływał, jakby co, to będziemy zmieniać armię. Zaraz, żeby Shen tutaj mu miejsce zrobił, skoro ma za nami pływać tak dobrze, to musi mieć przepływ. O, tu się ustawię tak obok, patrzcie. O, wiem, dodamy tu jeszcze Shena, czekajcie. Patrzcie, taka flota barbarzyńcy, ustawimy się tu jeszcze Shenem, tu z tyłu barbarzyńcą i zrobimy sobie zdjęcie, takiego screena na pamiątkę, flota barbarzyńcy, która tutaj płynie, taka ekspedycja morska. Ale to w następnej turze. Dobra, tu są artefakty zmienione, tutaj wszystko w porządku, tutaj wszystko w porządku, tutaj dostarczamy armię. O, i pójdziemy sobie do obozu zobaczyć, czy nie ma jakiejś ciekawej jednostki, nie? Tutaj. Okej, teraz co my tam Sesheron zawsze robiliśmy, nie? Sesheron, gdzie jest? Tu jest. Sesheron. Pójdę do ogródków, czyli szczelina pierwsza. Są ogródki. Uwaga! O, czarny smoczek. Ale ja wam powiem, te czarne smoki, wiecie, tam mogliśmy to osiedlisko odblokować kosztem czarnych smoków, pamiętacie, nie? Ja wam powiem, że skoro mamy ten artefakt, ten zestawu nieśmiertelnego króla, ten łączony, dzięki któremu się nie musimy o morale martwić, czyli takie smoki czarne nam nie zmniejszają tych morali, i mamy tę smoczą fiolkę, to jakby trzecią grupę smoków dołożyć, tutaj Nextis z wysokim levelem, złote smoki, jeszcze czarne smoki, to naprawdę, naprawdę niezła siła uderzeniowa by była, nie? No ale no to jak będziecie mapę ogrywać, już będziecie wiedzieć. Można fajny też build sobie taki ustalić. Pod te czarne smoki dodatkowo, nie? Taka trzecia grupa. Okej, zahaczymy sobie młyn. No dobra, puszczam turę. Tutaj zmienimy. To co, jazdę sobie weźmiemy, plus jeden do mocy. Coś tu jeszcze jest? Za stajniami coś można chować, to już wiemy, ale nic takiego nie widzę. Dobra, wracamy na statek. Wracamy na... dobra, ustawimy się tak fajnie, czekajcie, to zaraz zrobię tak. Cyk, tutaj Shen. Patrzcie na to, barbarzyńca. O, zróbcie teraz screena na pamiątkę, to jest flota barbarzyńcy. Czyli co, będziemy tu wysiadać teraz, nie? Tu jakoś można wysiąść, tutaj mieliśmy klonowanie, ale to umiemy. Czy tu gdzieś coś jest schowane, wulkan? Nie, ta wysepka raczej nie. Tu będziemy wysiadać. No dobra, będziemy brali plus jeden do obrony, czyli tu sobie wysiądziemy, od razu w górę się wstrzelimy, nie? Zostawiamy slot, na wypadek może tam będzie jakaś armia do wzięcia, niech ten slocik lepiej sobie będzie. Dobra, czyli wysiadł sobie tu, aha, świątynia, morale to tak średnio, uwaga, jest jeden do obrony. Wow, wow, to się pewnie połączy nam, weźmiemy sobie jeszcze plus dwa do ataku, nie? I artefakcik, pancerz tytana. Dobra.
Chwila, pytanie, czy my chcemy jeszcze kogoś tutaj dawać na ten ląd do pomocy? Zaraz, jak to tu będzie? Znaczy, chyba się połączy, nie? Bo tu nie mamy dojścia. Gorzej jak z tego lądu. Tu będziemy gdzieś dalej musieli okręt przywoływać. Zaraz, jak to tu będzie? To się może połączy z tym. Tutaj jakoś wejdziemy na brzeg Elmgromu. A nie, czekajcie, tu jest znowu to ogniste podłoże. To jest może do tej drugiej ścieżki, co? Coś, ale to jakby się tu płynęło. Z jakiegoś innego miejsca pewnie. Nie, dobra, zostawmy to na razie, bo ja chyba tu się nic nie domyślę za bardzo. No wiem, co zrobimy. Możemy Shena w sumie... O wiem, Shen ma lunetkę, on tu jeszcze zajrzy jakoś. Może coś odkryje ciekawego. O, tu fiolka many w ogóle jest. Nie zauważyłem. O, widzicie? O, on tu zaraz coś zobaczy. Moment. Jakiś strażnik jest. Chociaż za wiele to nie zobaczy, jakby miał dwie lunety, no to wtedy tak. Dobra, król Kanai. Aha, no dobra, niech będzie król Kanai. Chociaż najpierw powinienem ruch zrobić tymi wszystkimi naszymi marynarzami, że tak się wyrażę. Dobra, mamy tutaj tych czarodziejów. Nie wiem, chodźmy do Korwusu może. Korwus jest w porządku. Tutaj mamy dużo ciekawych punktów, na przykład tutaj młyn, tutaj te elfowe ogródki, jakieś smoki, cyklopy dalej. Tutaj sobie zobaczymy ten obóz też. No, uwaga. Przybiołaki magmy, coś słabo, nie? No i kaldeum. Niech czeka. Ogródek jeden, ogródek drugi. Jak my tutaj mamy? 943, dobra. Ogródek trzeci, zabieramy ją do twierdzy. Niech ona pójdzie po złoto i później level dla Nextisa i tak dalej. Tu sobie zobaczymy. O, cyk, ptasio. O, ja wiem. A wiecie, o co chodzi, nie? A nie wiecie? A ja wiem, o co chodzi. Mówiłem, że tego ptasiora przysłali. Właśnie z wiadomością, to on tutaj czekał, nie? I teraz Natalia już wie, że Nextis jest na pokładzie. To jest taki ptasior pocztowy. Taki gołąb pocztowy, tylko że... Aha, właśnie, to na niebie. To na niebie. Bo oni przyczepili mu ten list na szyję i przecież on się spalił od tego ptasiora, nie? Taki słaby pomysł był. No ale to barbarzyńca, to jest taki ćwierć inteligent, nie? On po prostu przyczepił ten... Przyczepił tę wiadomość i ona się spaliła, nie? A Natalia normalnie takiego facepalma teraz walnęła sobie, jak po prostu zdjęła temu ptasiorowi ten sznurek ze zwęgloną jakąś tam kartką. No taka historia, no. Możemy zostawić tego ptasiora. I barbarzyńca myśli, że ona już wie o wszystkim, a ona nie wie. I już drugiego ptasiora, jakiegoś innego nie wyślą. Chyba że barbarzyńca będzie opowiadał o tej sytuacji, na przykład krzyżowcowi. Może krzyżowiec się okaże bardziej inteligentny, też strzeli facepalma i wyślą jakiegoś innego ptasiora. No, to taka sytuacja właśnie. Co robimy? Może niech czekają sobie tutaj, co? Zobaczymy, czy w ogóle tu będzie połączenie jakieś. Ale chyba będzie. Chociaż ja wiem, może nie będzie, może to jednak... Dobra, piąty dzień, tak? Puśćmy turę. Barbarzyńskie zastępy. Okej. Zmieniamy artefakty. Dobra, nie wygląda to, jakby tu miało przejście być. Dobra, chyba że gdzieś jest jakaś... Lamka wody i spacerem po wodzie i spacerem
bagienne listowie spacerem po wodzie jakoś przejdziemy. Nie, nie wydaje mi się, tu są te skały. Nie, to jakoś inaczej. No, chyba rzeczka i ci jakbyśmy z tego miejsca spacerem po wodzie, może tu gdzieś jest jakaś plamka wody. Nie, nie, chyba nie. Nie, to jakoś od drugiej strony się tutaj wchodzi pewnie. Tylko ciekawe, czy to dla tej naszej ścieżki wyboru jest właśnie coś, czy to jest w ogóle dostępne, nie? Ciekawe, czy to jest dostępne. Zobaczymy, czy się z tym połączy. Ciekawe. Jak to tutaj będzie rozwiązane wszystko. Dobra, wróćmy się może, no bo nic tu chyba nie wymyślę. Za tym coś jest. Kamienna wieża, nope. Dobra. No tu jest ta fiolka, no mogę ją zahaczyć jakoś tak sprytnie. Pyk, pyk i tam główna trasa, bo będziemy teraz płynąć niby dalej, tak? Tutaj nie wejdę nigdzie. No tu się chyba zatrzymamy. Tu jeszcze nie będę płynął raczej. Aha, tutaj te czarodziejskie smoki widać. To zrobimy standardowy motyw, wiecie. Ptasiory, czarodzieje, antymagia, force field, nie? To nie powinno być problemów chyba. Dobra, no niech on tutaj sobie weźmie fiolkę. Niech weźmie, popłyniemy tam. Popłyniemy sobie tutaj. Jakoś tu będziemy wysiadać, zmienimy artefakty. Tylko musimy to jakoś sprytnie zrobić z tymi ptasiorami, ale to za chwilę. Tak, tutaj ten Shen, no niech on tutaj zbada trochę jednak z tą lunetą, co? O! Nie, tutaj chyba nie zobaczy za wiele. Karczma. Zakręcie czwartego poziomu. Jakiego jeszcze nie mamy dobrego zakręcia czwartego poziomu? Berserkera mamy. Ja kiedyś myślałem, że to jest zakręcie piątego poziomu. Jakoś mi się coś uroiło. Klonowanie mamy, berserkera mamy, wskrzeszenie mamy. Co tam jeszcze może być? No nie, no Shen tutaj za wiele już raczej nie wybada tą lunetą. Prówy z ptasiorami, tak? Tylko chwila, bo w takim razie jak będziemy armię przekazywać... Nie, to trochę inaczej musimy to zrobić. To w takim razie musimy, proszę ja was, wziąć od krzyżowca jednostki, skoro będziemy te jednostki... Znaczy, skoro musimy mieć sloty na jednostki od barbarzyńcy, nie? Zostawimy tylko te ptasiory. No dobra, zrobię na razie coś takiego. No. Po jednym ptasiorze mu starczy na tę akcję, myślicie? No mogę na wszelki wypadek może po dwa ptasiory dać. Wiecie, dwa ptasiory to już jest 40% szansy na slot, na wskrzeszenie. To nawet jakby obszarówkami tam bił ten smok. Jakby było ich dużo nawet, no to tam damy radę, nie? Tylko zaraz, żeby tutaj nie zablokować tego, bo... A nie, tutaj są dwa pola jakby, co? No dobra, tutaj sobie stanę, chyba będzie dobrze. Możemy od razu nawet jakoś mu to umiejętnie przekazać, nie? Aha, no to już bym zrobił, to w takim razie... Moment. To w takim razie, tak, dajmy na razie tu. Byśmy przekazali to zostawiamy. Nextis nie chce, on się tak pazurami trzyma pokładu, no ale no Nextis, idź! Na chwilę. On nie chce, on ma traumę już. Dobra. To co, to po dwa ptasiory damy może. Jakbym chciał po 5 gwarancję, to bym musiał z tej strzałki chyba korzystać. To za długo, chyba że znacie jakieś szybkie sposoby, żeby szybko 5 ptasiorów jakoś na slot mieć. Ja to nie znam takich metod. Jest po 2? 2. Dobra, wystarczy w zupełności, nic tu się nie może strasznego stać. Czyli tak. To krzyżowiec niech ma te jednostki na razie. Dobra, tutaj sobie stanę tym krzyżowcem. Aha, tutaj questa mieliśmy, dobra, to musimy o tym pamiętać.
No, to barbarzyńca sobie tutaj wyjdzie na ląd, jakoś te smoki rozpracuje. Abdalhazir, a niech Abdalhazir, on ma jeszcze dużo ruchu, może tam dopłynie. Może on da radę zobaczyć, ile tam jest tych smoków, co? Już pewnie będzie 1000+, nie? Tak jak było w tym Goblinowie. 1000+, no. No dobra, to w takim razie, nie wiem, tutaj będziemy czekać. A może, czeka, może nie będziemy tam czekać. Jeżeli by się to jednak połączyło, ale jakoś to nie wydaje mi się. Chociaż tu jest końcówka, patrzcie, tu jest blokada. Aha, no to jest blokada, żebyśmy tu nie wpłynęli. Dobra, niech stanie tutaj. Zobaczymy, najwyżej się wróci. I tak będzie musiał ruch stracić, żeby wejść na ląd, jakby co. Chyba, że będziemy tak przekazywać każdemu po kolei kapelusz admirała, nie? Jakby tam jednak było jakieś połączenie i byśmy musieli wszystkich ze sobą zabrać. Dobra, artefakty są dobrze. W następnej turze robimy chyba te smoki. Król Kanaj, co on tutaj? Elfy, tak? Elfy, smoczek. Tutaj sobie wejdziemy, weźmiemy te... Weźmiemy w następnej turze... Co to za dziwne komunikaty mi tutaj znowu w OBS-ie wyskakują? A ja z tego klasycznego OBS-a korzystam, bo on mi się bardziej podoba w ogóle. Nieważne. W każdym razie tak. Chyba się nagrywa. No. Kurde, to by było straszne. Templariusz, ale nie no, nagrywa się. Templariusz, szósty dzień, Oaza Dalgura, tak? Oaza Dalgura. Mana zregenerowana. Idziemy tu. Napiszcie mi w komentarzach, czy nagrywa się, nie? Dzień szósty. I będziemy szli standardowo. Aha, tu już końcówka, dobra. No okej. Wszystko dobrze jest? Z artefaktami? Dobrze, nie? No dobra, puszczamy turę. Minus 6000. Okej. No dobra, ptasiory są dobrze, manę mamy, te force fieldy, tam coś będziemy mogli rzucać. Jeszcze zmienimy sobie artefakty przed walką z tymi smokami, żeby to jakoś ładnie, gładko poszło. Idziemy tutaj. O, jest puszka. No chyba się nie połączy, mam jakieś takie dziwne przeczucie, że... Ale zobaczymy. Aha, to już jakieś krzaczory znowu. Dobra, montujemy set na smoki? No, w sumie czemu by nie? To. Dobra, tam morale najważniejsze, nie? Dostaniemy dodatkowy power, 78 ataku. No i dobra, no i zróbmy te smoki sobie po prostu. Uwaga, pyk! No, widzieliście? Drzewo. Drzewo było. Plus jeden level. A, maksymalna liczba grup. Kurde. Się rozstawiły. To będą nieźle czarować. Ej, to ostrożnie. Znaczy tak. Ustawiamy go na samej górze, nie? Na samej górze, że jakby coś się jednak schrzaniło, chociaż nie wydaje mi się. To te smoki mają ruch od góry, to te dolne po spowolnieniu nie dojdą, nie? Tutaj. Czekajcie, trzy smoki nie dojdą. 15 to by było. Nie, czy dwa, jak to. Czekajcie, to jest 7, nie? Tak? Po spowolnieniu będzie 7, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A nie, czekajcie, nie będziemy spowalniać przecież od razu. Co ja gadam za głupoty? Moment, to mogę od razu sprawdzić. No przecież nie będziemy spowalniać. Dobra, ten smok nie doleci, ten nie doleci. No to ten doleci. Dobra, to te dwa smoki tylko jakby co to. Jesteśmy poza zasięgiem. Dobrze będzie. Będzie dobrze. Ptasiory mają inicjatywę, to je rozstawimy za chwilkę. Dobra, rozpoczynamy bitwę.
Aha, jeszcze nam przecież rzuca tego Prayera. Mamy 16 speeda. O, nawet inicjatywa jest. To co drugą turę będziemy mogli tego force fielda rzucać. Aha, ale tylko 10 tur trwa ten. Trzeba uważać. To i tak spowolnienie rzucę, nie? Ale to później. Bo tylko 10 tur trwa ten bonus do szybkości, a przez 10 tur to ja raczej tych smoków nie rozpracuję chyba, co? Znaczy tak, na pewno antymagia. Gdzie jest moja antymagia? Tu jest antymagia. Pyk. No i te ptasiory, tak? Damy je jakoś tu. Znaczy i tak nie zablokujemy w ten sposób rzucania zaklęć, ale jakby coś im miało odbić i zamiast rzucania czarów by chciały z łapy walnąć i dostały morale, to żeby coś im nie odbiło i się nie rzuciły nam na tych czarodziejów, nie? Więc lepiej może coś w ten deseń. Jakoś sobie je poustawiam. A też nie chcę za bardzo w kubki zbijać, bo te obszarówki chyba tu gdzieś z dala może być. Będzie dobrze. I w następnej turze już rzucamy force fielda, później spowolnimy, bo to mówię, 10 tur to chyba tego nie rozpracujemy. Ile jesteśmy w stanie zabić? 162 to jest 258, no to nie da rady. Dobra, strzelamy. No, widzicie? Nie rzucił czaru. No, ale jest okej. O-o. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Jest okej. Wszystko jest pod kontrolą. Pole siłowe. I teraz... Tak. No dobra, rozwalamy. Czyli tak, mamy 16, one mają 15, ale zostało 9 tur. Nie, no to musimy to spowolnienie rzucić. Jednak jeżeli chcę force fielda rzucać co... drugą turę, to jednak spowolnimy, wchodzi na wszystkie, tu nie ma żadnej niespodzianki, dobra. Mamy inicjatywę, czyli smoki pierwsze nie wlatują w nas. Możemy sobie pozwolić na to, żeby ten force field zniknął. No, jakieś morale chcemy. Najlepiej. Nie ma morali. No, są. Żeby jakiegoś misklika tylko tutaj nie zrobić zaraz. No to nam chyba niewiele pomoże. Okay. Nie doleci niby, ale może dostać morale, nie? Chociaż nie, i tak by nie doleciał, nie? No to w sumie patrzcie na to, można zrobić tak. Okay. I pyk, nie? A nie wskrzesiłem ptasiorów! O kurde! Nie wskrzesiłem ptasiorów. Robimy lot? Kurde, no. Ale ja głupi jestem. Się zaobserwowałem tym ostatnim tym. Żeby nie rzucać force fielda, nie? Nie, no dobra, biorę to, bo jak zrobię load, to znowu mi będziecie marudzić w komentarzach, że zrobiłem load. No będziecie marudzić przecież, no. Ach. No przecież ja to mogłem poresać wszystko. Oślepić ostatnie smoki i poresać ptasiory jeszcze, nie? Dobra. Biorę na klatę to. Moja wina, biorę na klatę. Drzewo mamy. Wiem, że słabe pocieszenie. Tu chyba nie będzie walki, co? No nie no, była walka przed chwilą, no to pewnie tu jest nagroda. No bez przesady, Procek, uspokój się. Weź na wszelki wypadek jednak tutaj. I po prostu zobacz sobie tę puszkę. Rozmontuję artefakt. Bierzemy po staremu tutaj wszystko. Kurde no. Żebym zrobił teraz. Dobra, kapelusz. Dobra, mogę od razu wziąć. Też nie no, czekajcie. Jest tutaj ten przejście, czy nie ma? Nie no, chyba nie będzie, nie? No nie będzie. Nie będzie, czyli będziemy się wracać na pokład. W takim wypadku... Niech będzie tak.
Sandałki damy tutaj troszeczkę bliżej. No, 12 ptasiarów, no. Taki skupiony byłem i pod koniec za bardzo się skupiłem, bo chciałem zakozaczyć bez Forcefielda, a tu nie doleci nawet na moralach. No i 12 ptasiarów poszło. Tak to właśnie jest. Dobrze wszystko jest, dobrze, nie? Dobra, puszka. Co to za puszka? Aha, tajemniczy dziennik, część druga. Pogłoski obiegły cały świat. Dotarły nawet do mojej krainy. Ludzie odzyskują swą moc. Odrodzili się Nephalemowie. Powiadają, że pokonali oni Diablo i Maltaela i zapewnili sanktuarium pokój. Moi bracia i siostry nie uwierzyli w ani jedno, chyba powinno być słowo. Marcel, proszę zanotować literówkę tam następną. Żaden śmiertelnik nie byłby w stanie dokonać tak wielkich czynów. Ale ja postanowiłem zbadać, ile prawdy kryje się w plotkach. Ej, ciekawe kto to? To jakaś znana postać? Myślicie, o tym pisze? Pewnie się dowiemy. Na pewno nie Abdalhazir, bo tutaj z nami pływa. No, dajcie mi. Aha, ekstra. No to i tak drzewo zaraz weźmiemy. Jeden do wiedzy. Plus jeden do poziomu, jeden do obrony. Bardzo dobrze. Nie, dobra, wracamy na statek. Tutaj, nie wiem. Shen tutaj wyjdzie za... Nie, Shen może... A to, dobra, Shen niech będzie. Shen tu wyjdzie i sobie weźmie młyn złoto. Gdzie jest Shen tutaj? A tu nawet od razu może. Aha, nie może. No zabraknie mu naprawdę jednego punktu ruchu. O, w sumie dobrze. On tutaj weźmie to i będzie czekał tu. Tego Imperiusa, jak kiedyś tam pewnie spotkamy i pokonamy, to zobaczymy, czy w ogóle będzie się opłacało tutaj osobiście barbarzyńcy przypływać. Dobra, to Shen tutaj zostaje. Ach, to, czy to zaraz... Aha, no odpłynę chyba na ukos, nie? Tu jest pole, dobra. To jakby co, Shen tutaj może sobie zostać. Zresztą nie ma różnicy, i tak już ruchu nie mamy barbarzyńcą. Ja tylko zmienię artefakty. Okej. No to nie wiem, niech ten krzyżowiec tu czeka chyba, co? Później przekażemy barbarzyńcy armię, weźmiemy z powrotem te inne jednostki, żeby krzyżowiec to miał sobie. Żeby on to miał. Skoro ma tę nawigację i będzie dobrze chyba, nie? Tutaj możemy wziąć to. To jest dzień siódmy, dobra, wracamy. Wracamy. Nie, mogę zostawić jeszcze w sumie w twierdzy. Możemy zostawić tutaj, no to też w sumie możemy zostawić. Smoka na pewno bierzemy do nowego Tristram, bo tam go zupgrade'ujemy. O, taki smok. No i niech on tutaj będzie już. Dzień siódmy. Dobra, tutaj czekamy. Tutaj weźmiemy sobie rtęć i poziom dla Nextisa. No, tutaj artefakty się nie odnawiają. O, jakbyśmy jeszcze jedną taką lunetę inną dali Shenowi, to by więcej widział. Level dla Nextisa i... Twierdza Bastion. Tutaj czekamy. No i co, no chyba czekam, nie? No bo tutaj nic nie wymyślą. To jest dzień siódmy, zaraz karczmy sobie sprawdzimy. No raz sobie sprawdzimy karczmy. Dobra, puszczamy turę. Szczur. Patrz, znaczy tak, zaczynamy od artefaktów. Kapelusz jest założony. Może tak, weźmy, zobaczmy te karczmy. Co my tu mamy? Niebieskie posiada największą moc. O, kryształy plus jeden. Kryształy plus jeden. Ale to zaraz, bo to... tak nie bardzo trochę. No nie, no nie ma jak. No chyba nie ma jak. Tutaj bym musiał... Czy mógłbym na przykład... Ale nie, no nie chcemy... Nie chcemy jednego z tych naszych towarzyszy tutaj na statku likwidować, nie? Chociaż ich takich jest za dużo, jak tak patrzę, no ale nie, no dobra, olać to. Róbmy tak.
tutaj artefakty zmieniłem. Wejdźmy sobie po prostu na statek. Wejdźmy sobie na statek. No to czyli tylko tutaj mogę, tak? No to chyba trzeba to będzie zrobić. Weźmy armię od krzyżowca z powrotem. Tylko tak, trzeba by tych czarodziejów tutaj jakoś ułożyć, tak jak to było. Krzyżowiec odda nam jednostki. To. Nextisa. Ten wolny slot zostawiamy sobie, na wypadek gdyby jakaś armia była do wzięcia jednak, może gdzieś. Zaraz, tutaj mieliśmy tego. Aha, no ale w razie czego i tak on musi mieć... Już nie, nie musi, nie no, musi. No, dajmy mu jakiegoś Pegaza. Ile tam było potrzeba? 6 tych leveli, tak? 6 leveli Nextisowych. To pójdziemy od razu to odblokować nim. Nextis taki trochę smutny, no. Odchudzili go trochę. Czyli krzyżowiec by to odblokował. Świetnie, a teraz popłyń w kierunku siedziby wiecznego dobra. A, no, o kurde. Okej. Właśnie, tutaj by trzeba było przekazać też. Aha, no tutaj są dwa te Pegazy przecież. Nie wiem, to źle zrobiłem. No to zaraz coś zrobimy, żeby było ładnie. Musi być wszystko ładnie. Możemy mu dać to. Dobra, oddaj w takim razie jednego Pegaza, Abdalhazir, jemu jeden wystarczy. No dobra, barbarzyńca tutaj zaraz wpłynie, czyli on wpłynie pierwszy. Możemy się jeszcze tutaj zatrzymać. Oddawaj mojego Pegaza. Pyk. Nawet wszystkie mógłbym dać, bo przecież nie przekażemy wszystkich jednostek, nie? Chyba, że jakieś dziwne manipulacje byśmy robili jeszcze z... Ale nie, no niemożliwe chyba. Dobra, olać to. Jak się zacznę zastanawiać nad takimi rzeczami, to... Płyniemy! Aha, tutaj będzie można wysiąść. Tutaj nie do końca, tu nie do końca. No i co teraz? Może tak, Shen na pewno wysiądzie sobie tutaj. I on pójdzie tu i zostanie przy tym, nie? Krzyżowiec i Abdalhazir. Dobra, może zobaczmy na przykład tutaj. Jest mana. Aha, okej, chyba nic tu... O! Dobra, tutaj na pewno musimy się dostać. Tu będzie level dla Nextisa. Straciliśmy 6, jeden sobie odzyskamy zawsze. No i tutaj wszystko, czyli na pewno chciałbym wysiąść tu. I od razu sobie to zahaczymy. Atakujemy. No jest, level dla Nextisa. To olać. No czyli tylko tu mogę płynąć, tak? Weźmiemy... Aha, nie starczy mi ruchu na manę, żeby wziąć. Dobra, puśćmy krzyżowca. W takim razie on obada tu jeszcze sytuację. Może popłynie przodem, żebyśmy go jakoś nie przyblokowali, nie? Ja to wszystko tu zaraz zrobię. Aha, tu się nie da. Tu się nie da. Kurde, dobra, może on coś zobaczy. Czy tu będziemy wysiadać? Aha, dobra, na pewno będziemy wysiadać. No dobra, czyli barbarzyńca w następnej turze wysiada na lądzie, żeby zobaczyć tego uczonego, co on tam da. Niech tak będzie. Tutaj wszystko ładnie zamienione. Krzyżowiec. Tylko, że on nam blokuje tutaj tę manę wtedy. Chociaż nie, wysiądziemy. Nie, dobrze chyba będzie, nie? Dobra, ale damy radę. Abdalhazir.
chyba mu się mana nie przyda. On płynie z nami. Nie wiem, bierzemy ten kryształ? Po coś? Nie, no chyba nie, no bez przesady. Płyniemy. Trzymamy się tu blisko. Za nim, patrzcie, taka flota. Tylko Shen tam został w tyle. Dzień pierwszy. Zatrzymujemy się tu. Tutaj też dzień pierwszy, o dziwo. Świątynia. I tu. I dzień pierwszy. O dziwo, tutaj też. Kaldeum. No, dużo się tych ptasiorów zbiera. Ja w ogóle mam nadzieję, że zaraz jakiś punkt nawigacyjny znajdziemy. I będzie można coś dostarczyć. Ten... twierdza, tak? To możemy od razu zupgrade'ować. Stajnie. I upgrade. Dobra, wracamy do kaldeum. Ptasiorów jest jeszcze więcej. Król Kanai, no to nie wiem. Znaczy tak, na pewno ten kryształowy łuk. Niech weźmie tych aniołów. No ten korwus, to na pewno mogę tam zachodzić, więc zacznijmy od niego. Korwus, smoczek, cyklopy. To może być. Wszystko. Puszczam turę. Wskazówki mechanizmu przesunęły się na godzinę 16.35. Ja nie bardzo wiem, o jakiej godzinie jest ten punkt zero, no ale jesteśmy do przodu, także nie musimy się raczej o to martwić. Do kaldeum przybywają wojownicy. Przybyli na czas, jak się te wskazówki przesunęły, nie? Chcący wziąć udział w świętej misji. Na czele ptasiora. Dobra. Okej, to co? Wysiadamy tutaj na pewno. Uwaga! Wiedza, okej. Wracamy na... No nie, no to jednak nie wezmę tego. A. Nie, bo sobie coś uroiłem, że... Nie, dobra. Nie wiem, co ja myślałem i jak ja chciałem tę manę wziąć. No to nic, no to krzyżowiec sobie weźmie manę. W takim razie... Musimy jakoś odblokować. O, widzę puszkę już tutaj. Widzicie puszkę? To barbarzyńca musi wziąć puszkę. Chwila. Mamy slocik? Mamy. Jakby była jakaś armia, mamy slocik. Wszystko jest chyba w porządku. Uwaga. Błękitny smok dołącza do armii, którą dowodzi barbarzyńca. No, slocik niepotrzebny, ale nagroda fajna. Dla Nextisa tutaj. Czerwony, brama graniczna. Okej. Okay. No, wszystko jedno. Magiczne chmury. Dopłynę tutaj. Zaraz weźmiemy sobie bonus do ruchu. Jakoś tak na ukos, nie? Chyba. Będę miał tutaj jeszcze, żeby wpłynąć. Będę miał. Dostał on ten bonus? Bo to jest... Tutaj było, że nieodwiedzone czy odwiedzone? Nie, przecież mieliśmy walkę. Później nie wpływaliśmy w nic takiego, więc jest okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Krzyżowiec. On też sobie weźmie bonus do ruchu. Nieodwiedzone ma, więc dostanie bonus. Płyniemy. No nie, no... Aha, Serena to jest ta, która zabierała jednostki też? Tak, to chyba syreny były. Tam się traciło jednostki też, nie? O, jest kolejna brama graniczna. Dobra, mamy Imperiusa chyba. Momencik. O kurde, ale... A nie, dobra, tutaj się mogę schować. Jejku, jak ja się wystraszyłem. Że przecież ten Imperius by nam zabił krzyżowca.
I to jeszcze byśmy stracili tu jednostki. Dobra, tu się możemy schować, nie? Chyba nie ma czerwonego klucza. Nie, nie ma. Nie, niemożliwe, żeby miał, bo inaczej by tutaj wypłynął, pewnie tutaj by gdzieś chodził. Chociaż nie, tego by nie przełamał, nie? Nie no, przełamałbym, bo ma błękitne smoki. Nie, to niemożliwe, nie ma czerwonego klucza. Chowamy się tu. O-o. Przejdź przez portal pierwotnego dobra, by dotrzeć do siedziby Anu. Uff, to nie zasadzka. Krzyżowiec tutaj chyba zrobił pod siebie dwa razy już. Ale dużą ma tę armię, ej. Ciekawe, ile ma tych czarodziejów. W ogóle cztery grupy aniołów, w tym dwie wskrzeszające. Masakra. Kurde. Ja wam powiem, że... Jak tak patrzę na naszą armię i jego armię... To ja wam powiem, że czuję taki lekki niepokój. No staty pewnie będzie miał dobre, nie? No bo to Imperius. Kurde. Mamy 66 błękitnych smoków. Ciekawe, czy on ma więcej. Mamy 1200 czarodziejów. Ciekawe, czy on ma więcej. Ej, ale on ma naprawdę dobrą armię. Wiecie co? Weźmy może zmieńmy te artefakty od razu, żeby on nam tutaj nie wpłynął sobie na nas czasami. Żeby nie postanowił nas zaatakować albo coś. Momencik, no muszę zdjąć ten kapelusz. Może ma berserkera, chociaż nie wiem, kurde. Nie, no dobra, zróbmy to na wszelki wypadek. Jakiegoś Pegaza sobie może wyizoluje. Ja wam powiem, że czuję lekki niepokój, jak patrzę na tę jego armię. A może nie trzeba z nim walczyć, co? Chociaż nie, no tam mieliśmy ten quest, więc może jakaś nagroda fajna być, nie? Czy możliwe, że nie trzeba z nim walczyć, skoro to jest taki questik tylko osobny, nie? Ale... ciekawe. Co ja bym w ogóle chciał wziąć na niego, zakładając, że nas nie zaatakuje? Jakieś smoki złote fajnie by było wziąć. Mamy tę smoczą fiolkę, to by było na dwie grupy smoków, nie? Archanioły bym chętnie wziął. Jakby trzeba było podczas tej walki coś tam resnąć użytecznego. Bo wiecie, bo na końcu to możemy sobie resać ogólnie, żeby armię przywrócić, ale żeby to w ogóle wygrać tam jakoś. Już chyba nie będzie tak źle, co? Ale naprawdę ma niezłą grupę tutaj. No dobra, zostawmy to na wszelki wypadek tak. Jest łuk, jest zestaw nieśmiertelnego króla, jakieś tam płaszczyki, fiolka. Szkoda, że... kurde. Szkoda, że od razu tutaj nie mam jakiejś lepszej grupy. No ale może nie zaatakuje. Nie no, chyba nie zaatakuje, co? Dobra. Abdalhazir płynie, ale może lepiej niech nie przekracza tej bramy. Może lepiej niech nie przekracza. O, i od razu zobaczymy, co to za nagroda, nie? To możemy wziąć. Dobra, wróćcie na ten statek, później będziemy tu patrzeć. Dobra, zróbmy może tutaj ruch, zaraz będziemy jeszcze myśleć. Ale wam powiem, że Imperius wygląda imponująco. Taki obwarowany tymi aniołami, nie? Ale to Imperius. Mhm,
Dziuczka i ci świątynia. Aha, no i teraz już bierzemy normalnie. Będzie ile? 10 teraz tych Pegazów, bo ostatnio nie brałem 5 Pegazów, bo mieliśmy poślizg. I teraz normalnie już dwór Leoryka. Tu jest tego dużo. Nie, czekajcie, jak ja to zrobiłem teraz? Aha, bo ona ma teraz tak dużo many, bo... nie, czekajcie, jak to jest? A nie, dobra, nie, dobra. Mniejsza z tym, coś mi się uroiło przez chwilę. Nie, no przecież my się tam nie zatrzymywaliśmy ze względu na to, że ona nie ma many, tylko dlatego, że jej się ruch kończył. Imperius mnie troszeczkę skołował tutaj. Może to jakaś jego właściwość specjalna. Oddziaływuje na gracza. Dobra, na pewno tutaj bierzemy jednostki. Co teraz z tym królem Kanajem? Na pewno te takie ważniejsze siedliska, to już ostatnio wszystkie obadaliśmy. Niech tam się te jednostki zbierają pomału znowu. Ja wiem, możemy jakieś obozy uchodźców sprawdzać, albo... O, wiem, co zrobimy. Dawno nie byliśmy u tych młynarzy tam na południe od Alkarnus. Oni już długo nie płacą podatków. Niech sobie nie myślą, że mogą być na naszych ziemiach, pod naszą ochroną i nie płacić podatków, nie? Idziemy tam do nich. Król Kanaj tam wpadnie zaraz. Dobra, niech tak będzie. No tak ten Imperius tutaj, no. Znaczy, no po drodze przekażemy na pewno jednostki, tak? No chyba, że postanowi zaatakować. No ale chyba nie, co? Komputer to atakuje jak... Kiedy komputer atakuje? Jak widzi, że wygra? Czy jak widzi, że wygra z jakąś tam naprawdę sporą przewagą? To nie wiem właściwie, jak to działa. No już na pewno nie wiem, jak to działa w Hocie. A tak na pierwszy rzut oka, to naprawdę tę armię ma solidną. Pięć jednostek siódmego poziomu, jedna jednostka szóstego poziomu. Masakra. Masakra. No nie, no nic ty... Co? No dobra, puszczamy turę, nie? Wszelki wypadek, żeby nie było. No złożyłem ten set, no. No złożyłem, no. Puszczam turę. Dobra, nie ruszył się. To znaczy, że pewnie możemy to w miarę na spokojnie wygrać, tak czy siak. I później tę armię jakoś tam wyresać sobie. Mam nadzieję. Tylko teraz pytanie. Znaczy tak, te smoki na pewno bym wziął na niego, te złote. Bo mamy tę fiolkę smoczą. Znaczy, smoków nie powskrzeszamy w razie czego. No ale jeżeli gdzieś mamy w końcu te smoki wykorzystywać, znowu, no to chyba właśnie no to jest niezła okazja, co? Nie będziemy ich sępić chyba. Magiczne chmury, no chyba pod tymi chmurami bagien nie ma, nie muszę artefaktów zmieniać, co? Koszt drogi dla barbarzyńca 100. 241, wszystko dobrze chyba. Dobra, płynę tu. Mi się wydaje, żebym wziął na niego archanioły i smoki jeszcze. Archanioły i smoki chyba. Znaczy smoki na pewno. Fiolka jest w porządku tutaj. I archanioły zamiast czego? Bo strzelców nie chcemy oddawać chyba. To jest zbyt wielka siła. Mamy i artefakt, i łucznictwo na maksa. Zamiast Pegazów chyba. Albo ptasiory dać. Albo ptasiory dać.
Bo na pewno tam nie będziemy czekać, nie? Te archanioły są szybkie, ma dwie grupy strzelców duże. Nawet jak zestrzelimy tych strzelców, to on sobie leśnie ich przecież tymi archaniołami. Ej, właśnie. I tak strzelą. To musimy się rzucać szybko. To dodatkowe zionięcie na pewno się też przyda. Poza tym ptasiory, skąpy jest skłonny do atakowania ptasiorów. Lepiej, żeby ptasiory atakował niż... Chociaż Nextis to tam sobie może stać, on ma dużo zdrowia. Ale może bardziej się skuszą na przykład na ptasiory niż na złote smoki. Mimo, że nie będą lecieć od razu do strzelców, co? Może ptasiory zamiast archaniołów. Nawet jakbym miał poświęcić te ptasiory, to może by nie było tak źle. Czy archanioły? Archanioły mogą podczas bitwy coś wskrzesić takiego. Dodatkowa siła uderzeniowa, nie? Ze zredukowanej wcześniej armii na trzy grupy. Nie, chyba ptasiory bym jednak wziął. Ptasiory to zamiast Pegazów. I byśmy od razu się jakoś tam wbili z zionięciem też, nie? Ptasiory jakby tam miały nawet przyblokować któryś z tych łuczników, strzelców, to zawsze mogą się resnąć, blokować dalej. Zróbmy tak może. Zróbmy może tak. Morale są super. Aha, teraz trochę gorsze. Dobra, niech będzie tak. Smocza fiolka na te smoki super. Nextis tam wszystko wystoi. O niego się nie martwię. No dobra, no dobra. Idziemy na niego. Nie ma co. Nie ma co tutaj chyba kombinować. No wygrał. Komp wygrał. No to my na pewno też wygramy. Poresamy to wszystko. Więc nie powinno być źle. Dobra, jedziemy z nim. No nie ma taktyki, no to nie jest dobra wiadomość, dobra wiadomość jest taka, że czar normalnie został rzucony. Teraz momencik. 1600, tak? 1600, 85, czekajcie, ile on ma stan? Nie. 75, 73. 75, 73, 78, 71. No takie zrównoważone mamy te staty. On lepszy w defensywie, tak? Troszeczkę lepszy w defensywie. W defensywie. My troszeczkę lepsi w ofensywie. ...85, 1600. No dużo. Najgorsze jest to, że ci mogą resać. Jak my byśmy zionięcia chcieli robić? Znaczy na pewno się będę rzucał. To nawet nie ma co zbytnio analizować. To nie możemy tego kontrolnie robić. Trzeba szybko redukować. Najlepiej zionięciami. No spowolnienie chyba też na pewno, co? Nie ma czasu na obstawianie łuczników. Zwłaszcza, że nie ma taktyki. Berserk to byłby fajny na tę trójkę. Gdybyśmy mieli ogień na poziomie mistrzowskim. Chociaż ja wiem, czy bym się skusił, pewnie tak. Też to dolatuje, ale... Ale no nie, no chyba tu berserk byłby wskazany, no ale nie mamy, tak. Czyli slowa byśmy dali. Kurde, to będzie wskrzeszać. Nawet jak zastrzelę strzelców, to oni wskrzeszą i tak strzelą. Fajnie by było te anioły redukować. Więc zrobilibyśmy tak. Tu przez armatę można. To od razu ptasiorowi nic nie odda. Anioł zostanie zredukowany. Chociaż z tymi smokami też coś trzeba robić szybko. W ogóle patrzcie, jakie morale i szczęście. Mam dziwne wrażenie, że to będzie bardzo losowa bitwa. Ja bym zrobił tak, bym walnął przez armatę, to nawet byśmy od razu mieli przyblokowanego tego strzelca.
jeżeli byśmy go jednak jakoś nie ubili, jeżeli by go wskrzesili. Chociaż nie wiem, czy bym nie wolał jednak strzelać w te archanioły od razu. Żeby to jednak nie wskrzesiło nic. I nie walnęło mnie czolem. Tu byśmy przyblokowali strzelca, zredukowali archaniołów ile? 33-45, no trochę mało, no ale trzeba coś z tym robić. A jaka siła jest w smoka? 4-5. Kurde, z tymi smokami też coś trzeba robić. Ale nie, no tutaj powiedzmy. Nextis by walnął tak, żebyśmy nie stali za blisko siebie tym jednostkami, żeby nie ustawiać się pod zionięcie błękitnych smoków i żeby nie prowokować wzajemnych zionięć, nie? Czyli Nextis albo tu, albo tu. Wolelibyście dostać kontrę od 85 błękitnych czy od 230 archaniołów? Obrażenia 50, obrażenia 70, 80, atak 125, atak 105. Mają o 20 ataków więcej błękitne smoki. Jeżeli przeciwnik ma 105 obrony, to błękitne smoki dwa razy więcej obrażeń dokładnie zadają, bo to jest 20 ataków więcej, czyli 5% za każdy punkcik. Dwa razy więcej obrażeń niż archaniołowie w przeciwnika, który ma 105 obrony. No to jest 130 obrony, no okej. Jest niezła absorpcja. Ale nie, no chyba tu zrobimy to zionięcie, nie? Tu może, to od razu jakby co przyblokujemy tego. Czyli tu by Nextis sobie zionął, tu ptasiory, to złote smoki, żeby nie być za blisko. Możemy tych strzelców redukować na przykład przez namiot, to nie dostaniemy kontry. Nie dostaniemy kontry, smoki będą daleko, może nie będą tacy skłonni, żeby te smoki bić. Chociaż to i tak doleci wszędzie. Ile to ma speeda? 17 speeda w ogóle ma, patrzcie, 12. 5 speeda dodaje. Jak on dodaje 5 speeda? Tu też jest plus 5 speeda. Jak on dodaje 5 speeda? Chwila, my mamy normalnie 7, czyli 4 za modlitwę, 2 za płaszczyk, 1 za pierścionek. Wszystko się zgadza. Od podłoża nie ma żadnego bonusu. On ma 5. Może mieć 2 z płaszczyka, 1 z pierścionka, 1 z naszyjnika. To jest 4? A skąd ten jeszcze jeden? Chyba, że bohater jakiś specjalny. Imperius. Czekajcie, czyli tak. Tu, tu, tu. Znaczy tak, na pewno spowolnienie. Bo tutaj nic innego nie wymyślę lepszego na bank. I teraz momencik. O, to nie dolatuje. To nie dolatuje, to nie dolatuje, to nie dolatuje. Dobra, czyli pewnie skupią się na ptasiorach. Jedynie ten może wlecieć. Może chcieć przyblokować od razu jakiegoś strzelca, bo on nie wie, że mamy artefakt pewnie, dzięki któremu i tak nie będziemy przyblokowani. No ale z tym nic nie zrobię. Mogę to jedynie redukować trochę Nextisem. Bo nie chyba, że tu. A to wtedy nie blokujemy, dostaniemy kontr od razu. Nie, tutaj. Ptasior tutaj. I później co? Archanioły strzelamy czy strzelców? Dobra, może zróbmy te ruchy pod zionięcie. Zobaczymy, może coś na przykład morale dostanie, bo mają na przykład tutaj ptaśnia. No, wszyscy mają. Mają bardzo dużą szansę. To może zmienimy zamysł. Dobra, niech będzie. Tutaj strzał. Nie ma morali. Ten przyblokowany. Czyli Nextis tutaj. Ma morale. Ale czemu mu nie wyszło zionięcie na błękitne smoki? To tak nie działa pod tym kątem? Kurde, no. Trochę lipa, co? Nie, to bym musiał tak... Znaczy, tak zionięcie na pewno działa na dwie jednostki, ale tak nie działa. Czy no fajnie by było jeszcze raz go zaatakować, bo on już nie odda, nie? On już nie odda. I jednak zrobić to zionięcie... Czekajcie, ile? 10, 12. No fajnie by było, no. Kurde, że to nie wyszło teraz. Nie, dobra, robimy tu. Tylko tego odblokujemy. Ale dobra, złoty smog go trochę zredukuje już.
Dobra, zróbmy tak, tutaj. Nie będzie już kontry, zabijemy 10 do 12 błękitnych, to jest dużo. To jest dużo, róbmy tak. O, ptasiora zaatakował, dobrze. To dobrze. On chce odblokować chyba tych strzelców za wszelką cenę. Na pewno tu. Może wejdą morale też. U złotego smoka. No trzymajcie kciuki. Dobra, nie weszły. Ale to nic. I teraz tak. Teraz dosyć ważna sprawa. Ile tu zostało tych archaniołów? 103. No już trochę poredukowaliśmy, nie? Tutaj też trochę zredukowaliśmy. Tak, żeby to nie wskrzeszało. To jest przyblokowane. Tu trochę zredukowaliśmy. Musimy to wygrać po prostu i się raśniemy. Dobra, walnijmy tu. Żeby to nie resało. O, jest dobrze. 105 zostało. Bless jest ok. Bless jest jak najbardziej ok. Gwarancja zabicia setki archaniołów. Zostało 105, 103. No to już właściwie nie ma znaczenia wielkiego. Tu zostanie mniej. Dobra, strzel sobie tu. No, tak zabił, dobra. Dobra, została jedna grupa, która może wskrzeszać. Ile tej? 68 może zabić. Tu jest gwarancja zabicia, trochę nieekonomicznie. Dobra, weźmy to. To nawet jakby coś wskrzeszał, to za wiele nie wskrzesi już. Będzie dobrze. No strzała dostaniemy, ale to nic. I tak będziemy resać. Ja bym tutaj walnął. Tak? Chyba tak. Ten zablokowany. Weźmy to, walnijmy. Nie ma moralek, nie miał szczęścia. Cyklop słabo coś. No i teraz tak. Tu nie ekonomicznie trochę. Tu trochę nieekonomicznie. Tu trochę też nieekonomicznie. Chociaż ten przyblokowany. Bo to będą dwa strzały. To na pewno zabije, ale nieekonomicznie. Dobra, walnijmy w tego po prostu. No, jeszcze z jakimś lakiem może być. Wskrzesił smoczki. 4 błękitne. 5 błękitnych. Nexis twardy jest. Dobra, strzelił w ptasiory. Jest dobrze. Nic się strasznego nie stało. Ptasiorów bardzo dużo straciliśmy. W sumie przydałoby się, żeby się same resnęły, nie? By stanowiły lepszą prowokację, bo na 4 to mogą się nie chcieć już rzucać, zwłaszcza, że nic nie blokujemy. Nowa tura. Chwila. Chcemy jakiś czar na pewno rzucać. 75 zostało. To jest nasz główny przeciwnik teraz. Ten się sam przyblokował, stając przy smoku tutaj. A to on już nie ma wielkiego znaczenia. Tu jest full stack cały czas. Ja bym teraz chyba rzucał się tymi wszystkimi strzelcami na te błękitne smoki. Bo to będzie nam masakrę tu robić. To już nie jest wielki problem. To nawet z jakiejś tam kontry będzie mogło zginąć. No z tym jeszcze coś trzeba porobić. To by trzeba było atakować strzelcami na smoki. No z tym coś trzeba zrobić. Ale będzie go można nawet przyblokować teraz Nexisem, nie? Jak zaatakujemy tu na ukos tych aniołów, to tu dupskiem Nexis stanie przy nim. Tego bym chyba oślepiał. To jest full stack i jego nie będziemy raczej w tej chwili atakować, więc to chyba jego. Oślepmy go. Zrobiłbym tak. Znaczy tak, smoka nie będziemy atakować żadną silną grupą raczej, bo będziemy skupiać się na aniołach, strzelcami, czyli ptasiorem nie musimy brać kontry błękitnych smoków. Fajnie by je było resnąć, tak same z siebie, żeby się resnęły. Tylko żeby tak nie stać pod jakieś własne zionięcia albo coś, tego można zaatakować na przykład. To wiele nie zmienia. Dobra, 31 to już jest niezła prowokacja. Nawet możemy tym smokiem się odsunąć i będziemy nadal go blokować. Więc tu jest ok. I tak jak mówiłem, zaatakujmy jednak te anioły tak, żeby stanąć przy tych arcymagach, nie? Coś w ten deseń. O, Nexis jest twardy. Jeden tylko level stracił i tak go będzie... O kurde.
No właśnie zaatakował ptasiorów tym razem. 1200 elfów zabił. To tu będzie nieźle, trzeba poresać. Stanowczo, wszyscy łucznicy na tego smoka zaraz. Jak to z tymi archaniołami? Znaczy z tymi aniołami? Jest nieźle, musimy to atakować. Ostro. No, a nawet zabić, jest dobrze. Wszystko na smoki, tu nawet nie ma o czym mówić. Jedziemy. Nie ma moralek. Nie ma nic. Są moralki. Elfowie, za wielu ich nie zostało, no ale coś tam zabijają, dobrze jest. 200 zabił. Dużo, ale zginął. Jest okej. Ups. Kurde, dobra, trzeba tego smoka skończyć jakoś. Tu wciąż jest ten power stack, tak? Chyba to znowu oślepię, no bo co? Teraz to zabijemy, wszyscy się rzucą na smoka. Będziemy musieli wyresać, czyli musimy mieć coś oślepione, no to te anioły, no stanowczo. Oślepienie na anioły. No nie no, do ptasiory tutaj, czekajcie, niech ja zobaczę, tu będziemy wszystkim strzelać. Tego by trzeba było zabić na pewno. No, jakieś szczęście, morale, cokolwiek tutaj, nope. Morale, nope. Dobra, gwarancja zabicia. Gwarancja zabicia. Wszyscy na smoka. Aha, jeszcze tutaj jest cyklop. No, jakieś morale, coś, nic, szczęście. Kiepsko coś, 20, 24 jeszcze, 23, 23. Dobra, komputer jest głupi. To dobrze. No i co? Trzeba by to dobić, nie? Trzeba by to dobić. Znaczy tak, na pewno... ile mamy many w ogóle? 390. Starczy nam tej many, żeby to poresać wszystko? Momencik. Znaczy tak, na pewno Nextisa trzeba będzie resać. Na pewno Nextisa, na pewno tych czarodziejów. Nie no, wszystko fajnie by było resnąć. A nie, no to już zrobimy bez problemu. Nextis może wziąć na siebie hita nawet. To możemy resnąć od razu Nextisa. Zada większego, większego hita, nie? Czyli robimy wskrzeszenie na Nextisa. Ptasior nie musi. Nextis zaatakuje i reszta dobije i będzie luzik. No, Nextis się cieszy nawet. Smokosław już nie dostanie kontry. No i tu można dobić. Teraz musimy to poresać jakoś sprytnie. Czyli tak, czekamy na ptasiora. Nextisa resamy, nie? Co będziemy resać jeszcze? On w ogóle dupskiem na elfach usiadł. To jeżeli byśmy chcieli elf resać, to on musi się przesunąć, nie? Weź to sobie gdzieś tutaj stań. Nextis usiadł na elfach. Na pewno Nextisa. Po cztery smoczki, jednym wskrzeszeniem, tak? Dziesięć many, no dużo. Dwa Nextisy jeszcze, no dobra, nie będzie, to jest ważne. Teraz tych czarodziejów na pewno chcemy wskrzeszać, nie? Bo to jest naprawdę potężna siła uderzeniowa, która nie bierze kontry. Po 127 wskrzeszamy. A Imperius tak się patrzy, nie? Siedemdziesięciu ośmiu. No chcemy, nie? Ile mam many? 230, no dużo. Dobra, wskrzeszamy elfy. Bo tak, czekajcie momencik. Tu nam nie zadali żadnych obrażeń na cyklopy. Na tytanów też nie. A w ogóle smoków nic chyba nie zaatakowało, nie? To w sumie smoki też ocaliliśmy. Dobra, ilu elfów? 254 za jednym wskrzeszeniem. Jedziemy z nimi. Czy ptasiory ważniejsze? Też nie, pewnie wskrzesimy i to, i to. Tylko w sumie many może zostać mało, ej. Dobra, zobaczmy jak to będzie. Wskrzeszenie elfy.
wiecie, jakąś manę musimy też mieć, żeby zaraz nie było sytuacji, że będzie kolejna walka i już nie będzie many, żeby jakieś ważne jednostki powskrzeszać. Ciekawe. No nie, no ale elfy jednak chce. No bo zamiast ptasiorów to sobie zawsze możemy wziąć coś innego jeszcze. Jakieś tam pegazy, archaniołów, cokolwiek. Mięso jeszcze mamy. Ale jeżeli chodzi o elfów, to jest bardzo ważne. ...255. Ile my tych elfów tam mieliśmy? W sumie... 220. To chyba wszyscy, nie? Ta. No i teraz pytanie, ile mamy many? 134 many mamy. 134 ptasiorów, resamy 19. No mógłbym rasnąć wszystkie, tylko mało many zostanie. Myślicie, że to jakaś studnia będzie gdzieś zaraz? Żeby manę odnowić? Kurde, teraz nie wiem co robić. Czy nie wiem, no mogę trochę resnąć tych ptasiorów, może nie wszystkie na przykład. A chwila, w ogóle jeszcze musimy chyba, bo on nie ma... Spowolnienie na niego chyba musimy rzucić, bo on ma 17 speeda. My tu mamy 10, 12, 11, jeżeli go chcemy wystrzelać, to jeszcze na pewno spowolnienie musimy rzucić na niego, to będzie jeszcze mniej many. Zostało 129. Kurde, nie wiem, teraz resać te ptasiory, czy nie resać. To już jest mało many. Nie, ja chyba oleję te ptasiory. Zostawimy te 25 ptasiorów. Jeżeli byśmy gdzieś potrzebowali jakiejś... Chociaż nie, z inicjatywą już nie ma problemów. Jakieś czarodziejskie smoki jakby znowu były. Coś trzeba by było kombinować z ptasiorami. No to wtedy mamy taką grupę. A tak to zawsze mogę wziąć tych archaniołów albo pegazy. Muszę mieć jakąś manę na resanie. Na najbliższe bitwy przecież. Ile nam się many odnawia dziennie? 4, tak? Trochę mało. Ile to wskrzeszenie kosztuje many nas? Dużo, nie? ...16 many. Kurde, no za wielu wskrzeszeń nie zrobimy w tych najbliższych bitwach, jakby co. Nie, dobra, słuchajcie, olewamy to. Zostawiamy 25 ptasiorów. Trochę lipa. No ale tu chyba nie będę ryzykował. Zestrzelmy te anioły. 8 speeda mają, to wszystko jest przed nimi, nie? No, nawet łucznicy. Fajnie, że smoki są nienaruszone. No, 127. Najpierw 12, później 127. No ale słuchajcie, Imperium został pokonany. To jest bardzo ważna sprawa na pewno. A nie miał pierścionka. Ej, to on miał skądś plus 2 do speeda aż. Jak on to zrobił? On dodawał 5 do speeda swoim jednostkom. Tu ma 3, nie? O, w ogóle magiczna kula. To szybciej nam manę odnowi. A my nie... O kurde, a my nie możemy czasami tego artefaktu stworzyć teraz od many? Przecież to by było straszne. To, co ja teraz zrobiłem. Ile tam były 3 potrzebne? Ej, no nie mówcie. Okej. Codziennie przywraca wszystkie punkty many, nie?
No nie, no Marcel, to żeś tutaj zrobił trolling mi teraz. Wiecie, o co chodzi, no mogłem wskrzesić te ptasiory, nie? Poświęcić tę manę, ta mana i tak się odnawia dzięki temu na maksa, nie? Kurde, no. No i tutaj by było dobre uzasadnienie zrobienia Loadu na przykład. Gorzej, jakby mi teraz ta bitwa jakoś się totalnie skopała, by mi zaczął te smoki atakować złote, no nie, i w ogóle. Nie, na pewno żadnego Loadu nie będę robił, ale mogłem wskrzesić ptasiory jeszcze. Codziennie przywraca wszystkie punkty many. Takie coś mamy. To jest taki kufel z maną, nie? Szlak by to trafił. No dobra, no mamy tam archaniołów jeszcze, Pegazy, dobrze będzie. No. Aha, dobra. Znaczy tak, rozmontujmy artefakt na pewno. Nie chcę o tym już myśleć dłużej. W ogóle odcinek by trzeba było kończyć. Znowu taki długi wychodzi. No i lipa trochę. Ale bierzemy na klatę, no. Nie robię ladu. Będziecie mi pisać, że robię lad. No. Poza tym nie, no jeszcze by mi te smoki pozabijał. Nie, bo... Dobrze jest. Dobrze jest. Wszystko jest pod kontrolą. Nie panikować, proszę. Nadal mamy full smoki, tak jak było. Fiolka smocza działa. Wszyscy strzelcy są. Mamy fajny artefakt. Proszę, proszę nie panikować. Tu jest kapelutek. Tu mamy wszystko. Artefakty dobrze zrobiłem. Czyli teraz będziemy zmieniać... Znaczy tak, no będę chodził z tym łukiem, tylko... Nawet nie będę teraz zmieniał tych artefaktów do many. Po prostu jak zauważymy, że mamy mało many, to sobie na jedną turę weźmiemy ten kufel, odnowimy i luzik, nie? Czyli tylko to, żebym tutaj widział, żeby to było pod ręką, będzie dobrze. Zobaczmy tę nagrodę. Czy nam się opłaca w ogóle tam płynąć gdzieś? Kto to był przy tym? Tutaj, uwaga. A. Dobra, to płyniemy. To płyniemy, no 5 do ataku piechotą nie chodzi. Trochę nam zejdzie, no ale trudno. Nie no, to trzeba przecież. To trzeba. Wracamy się jeszcze. Po drodze zahaczymy to pewnie, o. Tylko tak jakoś sprytnie, żeby to zrobić. To szybciej tam dopłyniemy. No ale Imperius pokonany. To był nawet niezły przeciwnik, wam powiem. Gdyby nie wskrzeszenie, to by nam normalnie tę armię ładnie przetrzebił. Krzyżowiec. No nieźle się spisał, tutaj przekazał armię, ale ja tam jednak nie wpływam. Puścimy tam barbarzyńcę przodem, nie? Niech on tutaj sobie poczeka po prostu. Jeżeli chodzi o Abdalhazir, już może tutaj sobie też płynąć. Poczeka na nas. Gdzieś tutaj. No tutaj sobie stanie. Krzyżowiec Abdalhazir, czyli Shen też może płynąć, tak? On już tutaj swoje zrobił, wyczekał, sprawdził, że opłaca się tu przypłynąć. Niech on tutaj też płynie. A Natalia nic nie wie, co się stało, że Imperius został... Ona może nawet nie wie, że barbarzyńca przeszedł na siły zła. No bo skąd ma wiedzieć? Chyba, że Natalia go podpuszczała przez cały czas. Może to ona jest winna temu wszystkiemu, zaklinaczka, dobra. Tutaj, bla 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 bla, no ten. Wartam. Tak patrzę na czas, nie? Trzeba by kończyć. W sumie dobry moment. Zabicie Imperiusa, dobry moment na zakończenie odcinka, tak jakby. Chociaż chciałbym tę nagrodę jeszcze odebrać. Momencik, kamienny fort. Młyn wodny. Się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą. No dobra, może za chwilkę. Na razie co? Serce grzechu. I grzeszne serce drugie. Imperius. Czyli w Diablo 4 nie będzie już Imperiusa. Został pokonany w Heroesach. Sorry.
Sorry, no, no tak wyszło, nie? No co ja wam na to poradzę? Ile tu zostanie? 800, dobra. Aha, tu się skończył ruch akurat. Artefakty pozmieniane. Dzień trzeci, dobra, puszczamy turę. Kasę nam zabierają, jeszcze więcej zabierają. Aha, czyli manę odnowiliśmy, mamy 400, patrzcie, mogę sobie teraz wziąć ten, ale to jest fajny artefakt, gdybym ja go miał wcześniej w ogóle. Możemy sobie teraz chodzić cały czas z tym łukiem, nawet tego kufla nie muszę tu widzieć. Od razu się będziemy skupiać na rękawiczkach, na butach, tu wszystko ładnie, zobaczcie. Czyli co, płyniemy, nie? Płyniemy, tutaj sobie zahaczymy jeszcze bonusik do ruchu, żeby to szybciej załatwić. Żeby się z Shenem jakoś tu nie poblokować. Moment. Niech ten Shen tutaj... A nie, dobrze będzie. Odwiedzony ma akurat to. Jakieś inne musiał zahaczać. Płyniemy po 5 do ataku. No takie nagrody to ja mogę sobie odbierać. No czyli pewnie Imperiusa nie trzeba było pokonywać, nie? Ale nagroda zacna, na pewno warto. Dobra, idziemy tu. Zostawiamy to wszystko. No, zobaczymy sobie. No, fajnie by było w tym odcinku jakiś punkt nawigacyjny zaznaczyć. Jeszcze. Tak, żebym mógł sobie na następny odcinek zaplanować jakoś dostarczanie armii, coś takiego, nie? To by było dobre. Momencik. Tutaj mamy to, teraz Sesheron. Sesheron tu. I co, te ogródki jeszcze zrobimy sobie, bo czemu by nie, szczelina pierwsza. Okej. Okay. Uwaga. Nope. Co z królem Kanajem robimy? A wiem. Niech on też sobie zajdzie tam. Dawno go tam nie było. Tutaj. A, zostawimy jednostki. No, w sumie mogłem. Tak, żebym szybko tam poleciał, ale dobra. Na razie to zostawmy. Chociaż czekajcie, 6. Nie no, 6 ruchu. No, źle zrobiłem, mogłem to zanieść. Dobra, chodźmy tutaj. Zobaczymy. Dawno mnie tu nie było. Może coś ciekawego siedzi. W obozach. Puszczą turę. I uwaga, w tym momencie odbieramy potężną nagrodę plus 5 do ataku. 72 bez złożonego zestawu nieśmiertelnego króla. No to przecież masakra jest, nie? Tutaj nie dostaniemy bonusu. Teraz tylko pytanie. Momencik, zmienimy te artefakty. Pytanie, żeby oni się tutaj nie poblokowali. Żeby barbarzyńcy nie poblokowali. Jakby co, barbarzyńca będzie mógł tędy wpłynąć, niech Shen sobie na przykład tutaj stoi, nie? O, on w ogóle ma tę lunetkę, tam troszeczkę tutaj bardziej zwiedzał. Czekamy na barbarzyńcę, nie płyniemy sami. Przekroczymy ten portal. Zobaczymy, może jakiś punkt nawigacyjny będzie jeszcze w tym odcinku. Fajnie by było zająć. Gorzej, jak trzeba będzie o niego walczyć. No już długo nie było punktu. 500, 400, dobra. 38, zatrzymajmy się tu. Zobaczmy to. O, no to jest dobre, nie? Bo to możemy przerabiać na tych. Na czarodziejów. Kaldeum. No, mieliśmy wcześniej tam w obozach tych różnych takich mnichów, kapłanów, nie? No, ale ich nie brałem, no bo nie. Bo nie mieliśmy wtedy króla Kanajego. Czekajcie, co ja robię w ogóle. Zostawiłem tego gościa, to jest dzień piąty, czekamy. O, uwaga. Nope.
No naprawdę mu zabrakło. Okej. No to puszczam turę. Zastępy najemników, bardzo dobrze. Co, dopłynie on tutaj? Gdzie tam? No, trochę musiał tutaj przebyć. Odległości. No ale dobra, w następnej turze wpływamy, zobaczymy co tam jest. I pewnie kończymy, co? No tak słabo. No mogę jeszcze ten, zobaczyć terminus. Ile on tu będzie miał ruchu? 669, dobra, niech on tu się zatrzyma. Tu jeszcze sprawdzimy. Mana zregenerowana. Oaza Dalgura. No tutaj twierdza, nie? Okej. Wszystko tutaj. Dobra, puszczam turę. Ofiara może być. Siły zła skalały tam jakieś miejsce i jakieś inne miejsce. Forteca, ej. Zabierają mi to złoto masowo. Wchodzimy tu od razu. Niech no ja zobaczę. Niebieski morski portal. Płyniemy. Okej, tu jesteśmy gdzieś na mapce, zobaczcie. Przeniosło mnie. Mana może być, chociaż teraz z maną to nie ma problemów. Co to jest? Szkoła magii, okej. O, to jest to, to. Ciekawe, czy tu będzie dostęp. To jest taka smocza utopia na wodzie, nie? Taka hotowa. Dobra, zobaczmy to. No, z maną nie ma problemu, weźmy tę moc. Jest dostęp, patrzcie. Też mamy manę. Tam będziemy gdzieś płynąć, myślicie? Tu, tam. A nie, tu stąd przypłynęliśmy. Czy tak, no to bym chciał na pewno sprawdzić. O, jest mana, dobra. Powiedzmy, że będę płynął gdzieś tam dalej, więc róbmy sobie tak. Jaki music. O, to jest fajne. Zmniejsza morale o 2. Radius Tytanów. No ale my mamy set nieśmiertelnego króla. No dobra, takie coś. Manę bierzemy. Tutaj coś jest. O! O kurde. Czekajcie, tam musi być coś ważnego. Ołtarz many. I nic poza tym. Co robi ołtarz many? Przecież to jest jakaś masakra. Czekajcie, ja mam ściągę. Momencik. Ołtarz many, te hotowe wszystkie. Moment. Ja wam zaraz powiem, co robi ołtarz many. Kojarzy się z maną, więc... O, czekajcie. Momencik. Aha, to się jednostki poświęca w zamian za manę. To chyba nie. Nie, no to chyba nam niepotrzebne. Chyba, że coś to schowane. Nie, nie, jest chyba nic schowane. No levelu to już bym tu nie wbił, nawet chyba na takim czymś, co? Są absurdalne, po tych drzewkach wszystkich to są absurdalne wartości.
Ale nie wiem, czy ja w ogóle bym chciał tu level wbijać, nawet gdybym miał wbić. Przecież to jest jakaś masakra. $500 do 1000 w sumie błękitnych smoków w ogóle. Nie, dobra, olać to chyba. To więc tu nie ma więcej? Nie, no chyba nie. Dobra, olać to. Nie, moment. Dajmy tu kogoś. Dajmy tu Shena. Niech oni nam pomogą. Ja nie wiem, gdzie mam tam pływać. Ty, Shen. Ty masz lunetę, Shen. Weź ty tutaj. Zobacz. Musi być kotwiczka przy statku, nie? Jeżeli coś jest. No tu chyba nic nie ma. Dajmy krzyżowca. Krzyżowiec to niech tam za nami gdzieś płynie blisko cały czas. Bo tutaj zaraz przetransportuje, znaczy przetransportuje. O, mógłby beczkę wziąć też. Rtęć może być. O, wiem, damy mu ten. Wiecie, co mu damy? Pierścionek taki. Będzie siarkę produkował. Dobra. Tu manę mogę sobie wziąć jeszcze. Aha, zablokowałem krzyżowca, tak? Świetnie. Dobra, zobaczmy tutaj. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. No nie ma punktu nawigacyjnego. To jakiś taki mały obszar tu jest. No Adwalhazir też może tu wpłynąć. On tu może sobie wpłynąć. On nie ma nic ważnego, nie? O! Strażnik misji, dobra, sprawdzamy. Sprawdzamy strażnika misji w tym momencie. Zgładź. A! Zgładź Imperiusa, droga do ostatecznej. Uuu! Jeszcze raz. Zgładź Imperiusa, droga do ostatecznej bitwy z pierwotnym dobrem Anu stanie przed tobą otworem. Imperius został pokonany. Przed tobą ostateczna walka. Zgładź dobro raz na zawsze. Ej, to może nie będzie już punktu nawigacyjnego. Nie, dobra, nie otwieramy tego na razie. Żeby to pierwotne dobro tutaj nie wyleciało na Abdalhazira zaraz jakoś. Ej, to chyba nie będzie punktu nawigacyjnego. Ej, to koniec już jest tutaj. Chwila. Muszę zobaczyć, gdzie ma barbarzyńca krótszą drogę. A tędy jednak, dobra. Czyli tu będziemy płynąć. Nie, to chyba w tym odcinku go porobimy, co? To będzie długi odcinek, coś czuję, dobra. To nie wiem, czy jest sens tu jeszcze coś zbierać, jeżeli to miałaby być finałowa walka. Ale dobra, już robiłem to przez całą tę serię, to robię to dalej. Bierzemy normalnie level dla Nextisa. Wracamy się standardowo do twierdzy. Oni jeszcze nie wiedzą, ci zbieracze, że jesteśmy tak blisko. Dobra, wracamy do nowego Tristram. No many sobie po drodze też weźmiemy, nie? Uwaga, puszczam turę. Wiewiórka.
Okej. Okay. Widzę ten staw z kaczuszką. Aha, tu się schodzi na ląd, tak? Aha. Srebrne miasto. Kojarzycie jakieś srebrne miasto z uniwersum Diablo? I co, myślicie, że tam siedzi ten, jakieś to dobro całe, bohater? Czy może będziemy mieli tutaj punkt nawigacyjny po prostu? Ej, ale chwilę, tutaj zablokowałem sobie. To armii nie będę mógł przekazać. Moment, chwila, bo co to mi się nie podoba. Weź ty się tu wróć. No nie, może momencik. Co my chcemy wziąć na tę walkę? Smoki błękitne, dużo. No zamek, typowy zamek. Są ci strzelcy, nie wiadomo ilu. Są kapłani, nie wiadomo ilu. Miecznicy. Nie wiadomo ilu. Gryfy, nie wiadomo ile. Archaniołowie. No nie wiem, no chyba archaniołów, co? Weźmiemy. Dobra, tu jest blokada, musimy... Tu mamy archaniołów. Dobra, przekażmy archaniołów może. No zamiast ptasiorów, nie? Smoki normalnie zostawiamy sobie. Ale nie, to już musi być chyba finałowa walka, bo... Zresztą było napisane, że tam coś tam, nie? Ale chodzi o to, że jeżeli tu jest taka blokada, że niby tylko jedna postać ma wejść, a inne już nie, to niemożliwe, żeby to był zwykły punkt nawigacyjny, bo inne postacie by się mogły przenieść i tak tym punktem nawigacyjnym, nie? A tu jest jakby taka... Chociaż nie, no w sumie można by usunąć statek, nie? I wpuścić innych. Zaklęciem usunąć. Nie wiem w sumie. Ale nie, no pewnie finałowa już będzie. Tutaj w ogóle stracimy cały ruch, tak? Stracimy cały ruch. No trudno. No to stracimy. Aha, okej. Kurde, 150. Mogę kufel wziąć. Straciłem cały ruch. Czy tu siedzi bohater? Można to jakoś sprawdzić, tak? Nie można chyba, nie? Dobra, słuchajcie, na wszelki wypadek, to co przy Imperiusie, zmontujmy sobie ten artefakt. Nieśmiertelnego króla. Niech to lepiej będzie. Tylko teraz tak. Nie wiem, ten kufel brać? Aha, tutaj zostaliśmy jeszcze to. Można by zregenerować. Ale nie, to jeżeli by miała być finałowa walka, to już nawet bym nie musiał resać później nic, nie? Chyba. Kurde, nie wiem teraz. Dobra, weźmy ten kufel. Na wszelki wypadek. Aha, teraz archaniołowie nam morale zwiększają, więc... Więc można by... No nie, czekajcie, czemu to tak wychodzi dziwnie? Czemu to tak dziwnie wychodzi? Przecież archanioł dodaje, tak? Tylko, że on jest jeszcze z osobnego zamku, to jak to jest? Że niby jest ujemny za osobny i dodatni za jego właściwość, tak? Czy to? Ja myślałem, że to i tak podniesie. No ale dobra. Niech tak będzie. Niech tak będzie.
Dobra, zostawmy to tak. Zobaczymy. No oni niech tutaj podpłyną, no ale to oni tylko jako widownia tu chyba będą robić, nie wiem. Przęs tą lunetką swoją. No, zróbmy jeszcze te ruchy jednak. Chyba 2 godziny ponad, no ale już tam zawalczymy, no niech będzie. Jestem taki lekko zdenerwowany, wam powiem. Świątynia. Taki lekko zestresowany. Nawet nie samą tą bitwą, bo tam pewnie ona jakaś taka bardzo trudna może nie będzie, nie? Ale samym tym, że tutaj już jakaś taka końcówka mapy normalnie. Znaczy tego scenariusza najprawdopodobniej. W ogóle zajrzymy sobie do tej. Do karczmy. Może coś o tym mówią. Nie wiem, mówią o. Aha. Kostor to klucz. Złóż go z piszczela Leoryka, dzwonka Wirta i bełkotliwego klejnotu. To troszkę takie nieaktualne, co? Tak troszeczkę. Twierdza bastionu. Ale będziemy tam zaraz walczyć. Kaldeum. Dobra. Kryształowy łuk. No i co? Ten korwus, nie? Dobra, puszczam turę. Niech się dzieje wola nieba. A może lepiej nie, bo walczymy przeciwko niebiosom teraz. To takie to powiedzenie chyba nie na miejscu. O, widzieliście? Było widać bohatera przez chwilę chyba, nie? Czyli pewnie siedzi tu. No, coś tam było. No, na pewno bierzemy łuk. Ale nie zaatakował nas. No chyba, że nie może się ruszać z zamku, bo czasami też tak może być, no nie? Że stoi w miejscu, tylko wrogi bohater komputerowy. Dobra, no zregenerowaliśmy many, więc jest luzik. No co, chyba nic tu nie będę robił. Ale czemu on nie zwiększa normalnie sam z siebie? Myślałem, że to działa troszeczkę inaczej. No ale dobra, no to w takim razie pójdziemy tak. No co, od razu to chyba robimy, nie? Nie ma co tutaj kombinować. Jest nieśmiertelny król, szczęście na maksa, mają morale na maksa. Jeżeli nam nie będzie obniżał, to będzie dobrze. Jak obniży, to trudno. Negatywnych raczej nie będziemy mieli. Jest smocza fiolka, są 2 smoki. Jakby co, mam jakieś raśnięcie podczas walki. Dużo many, łuk potężny. Tutaj wszystko chyba dobrze wygląda, nie? Chyba wszystko jest w porządku. Możemy sobie zobaczyć, czy jeszcze jakiegoś wzmacniacza dla nas nie ma tu gdzieś w okolicy. Chyba nie. Dobra. Atakujemy. O-o. Okej. Okay. Może jednak nie wyjdzie tak prosto, jak się wydawało na początku. To co tam się stało, ej? Jest taktyka. Jest bohater. I co to jest to pierwotne dobro, tak? 83-77. 83-71. No ma więcej obrony. O 6. Dużo.
90 smoków, 285 archaniołów. Morale szczęście mają na maksa. Trochę smutek, co? Kurde, coś mi do oka wpadło. Nie w takim momencie. 1500, 3000. Aha, dobra, widzę, ma ten. O kurde, my przecież też mamy. Przecież my mamy tę fiolkę do życia jeszcze, nie? Dostaliśmy. No, świetnie, procek. Żeś w tym odcinku kilka faili porobił, tak dla odmiany totalnych takich. Ma ten artefakt składany, bonus do życia ten. Procentowy. Ruchu dodaje 3 punkty. 3 punkty ruchu, czyli jakieś tam artefakciki do ruchu też ma. Kurde, z tym życiem to będzie problem, zwłaszcza u tego smoka. Patrzcie, to ma 1254 punkty życia, jeden smok, nie? Ja tutaj wyczuwam loadowanie jakieś już. Nie no, musimy w ogóle zobaczyć, co to się będzie działo. Na pewno nie możemy się tutaj rzucać, bo nas przetrzebią totalnie. Znowu ma resacza jakiegoś. Dobra, jakbyśmy obstawili sobie strzelców. Jakby to musiało być? Da radę czwórkę? Nie bardzo. Tak trochę nie bardzo. Nie no, bez sensu tu się... Nie. Chyba, że... Nie no, bez sensu tu się dziura z... Nie. Ten mniej ważny, chociaż... Nie, nie no, nie da się. Zawsze jakieś zionięcie zrobią, ale to tak nie wyjdzie. Musielibyśmy weź ty wyjść tu. Na pewno oni. Jak my to będziemy robić? Tak już trzeba będzie wystać. Trzeba będzie dużo strzelać, bo to jest nasza największa siła uderzeniowa. Jeżeli czymś podlecą, będą chcieli te bariery zlikwidować, no to wtedy faktycznie te smoki będą miały full potencjał. Nie, inaczej. Ty tutaj... Nie, tu zionięcie prowokujemy. Nie, chyba wolę błękitnego na dole w ogóle. Ale to nie bardzo chyba. Smoki będą twarde, one mają tę fiolkę. 126 obrony, to jest masakrycznie dużo. Jeszcze płatnerstwo mamy, tu jest 104 obrony, więc nawet zionięcia tutaj nie są straszne. Trochę bardziej boli zionięcie tu, na te archanioły, ale jak się cofnę smokiem, to wtedy mamy prowokację na zionięcie własne. Tutaj na archanioła, nie? Więc to odpada. Chyba wolę, żeby zrobił zionięcie w dwa smoki, niż w smoka plus na przykład cyklopa. Nie, to ma speeda, to doleci wszędzie. To spowolnimy, będzie miał. To wtedy nie doleci na dół na przykład. To nie dojdzie, to nie doleci. To będzie strzelać, to nie dojdzie. Mamy go tu gdzieś. Jedynie ten by mógł się na niego rzucić. Może to by nie było takie złe, bo by nie zrobił zionięcia. Byśmy go przytrzymali. Słabe mięso, no ale... Rzucamy spowolnienie. Ja muszę w ogóle wyczaić, co tutaj się stało, bo mi się wydaje, że to będzie jakaś absurdalna bitwa tutaj.
Znaczy nie, że absurdalnie łatwa, tylko w ogóle jakaś taka dziwna. Skoro po prostu... Nie wiem, tam była mowa o miażdżącej przewadze wroga. Pewnie ten... To pierwotne dobro coś tutaj odwala dziwnego. Dobra, zobaczmy. Zostawmy to tak. Archaniołowie jakieś wskrzeszenie nawet przed końcem będą mogli zrobić tutaj. Rozpocznijmy sobie bitwę. O kurde, on też ma to. On też ma set nieśmiertelnego króla. Ej, to teraz może dolecieć chyba. Znaczy nie, no, może... Nie, czekajcie. Znaczy tak, rzucamy spowolnienie, to na pewno. Już coś wiemy. No nie doleci, dobra, nie doleci do Ocyklopa. A czemu tu weszło spowolnienie, przepraszam bardzo? Smok też nie doleci teraz do Cyklopa. Czemu tu weszło spowolnienie? Przecież smok jest odporny. No ale dobra. To nie dolatuje w ogóle. Znaczy tak, tutaj na górę doleci smok, a ci archaniołowie też dolecą. Ale jest tylko jedna grupa wskrzeszająca, więc trochę lepiej dla nas, niż jak było u i tego Imperiusa, nie? Możemy strzelców redukować w takim razie. Nawet jakby tam z jedną grupę wskrzesił, to nic, bo by stracił ruch chwilowo. Druga grupa byłaby zestrzelona. Chyba tak zrobimy. Zobaczymy, co on w ogóle będzie za czary rzucał. Mi się wydaje, że tu jakiś ladzik mały będę musiał zrobić. Dobra, dajmy tutaj... Tutaj poczekajmy, no, na pewno, żeby nic się tutaj złego nie stało. Cyk, cyk, cyk. Momencik. 0,7 do 1,1. Ładnie, ekonomicznie możemy sobie strzelić. O, nawet ze szczęściem, okej. Hejścik. No, hejścik. Wolałbym blesika. 873, 840, no tutaj bardziej tak ekonomicznie. Strzelmy sobie tu. O, 460 gwarancja, 873 gwarancja, to już tak nieekonomicznie. Może zredukujmy tutaj to resanie mu na przykład. Niech będzie. I na przykład, chwila. Teraz tak, jak tutaj mamy? Tutaj zostało 873, tutaj on strzela, o, no liczmy 400, 500, tutaj 200, 300, no trochę nieekonomicznie, aczkolwiek jakby losował same minima, to nawet by nie zabił. Dobra, strzelmy tu w takim razie. Dobra, zabił. No jest źle, a tutaj jest gwarancja? Jest gwarancja 460. Dobra, to zabijmy. To nawet jakby Archanioł jedną grupę wskrzesił, sam by nie wykonał ruchu, wtedy by nie było tak źle może. Niech będzie to. 41 złotych smoków na hita wziął. Okej, to nie jest złe. Oślepiando, tak? Chodź. Ej, ale nie wygląda to tak bardzo źle. A co? A jak? Ej, coś jest nie tak. Czemu można na te smoki takie dziwne czary rzucać? On mi oślepił smoka i ja też mogę mu oślepić smoka? Mogę. On ma chyba ten artefakt. To, co mi mówiliście wtedy, pamiętacie, jak zabiliśmy... Jak zabiliśmy Zoltuna Kula, wtedy ten czarny kamień dusz, pozyskiwałem ten artefakt, jak on się nazywa, i mówiliście, że szkoda, że z tym artefaktem nie poszedłem na te złote smoki, to mógłbym wtedy na nie czary rzucać, tam spowalniania i takie coś. To może on to ma po prostu. Ale to obustronnie w takim razie działa, tak? No dobra, to ja bym to oślepił stanowczo. To bym oślepił. A dużo smoków nam złotych zabili. Mogę resać, póki żyją te archanioły i coś jeszcze mogą poresać tutaj. Chociaż jest oślepiony, no ale dobra. Myślijmy sobie je.
Znaczy tak, fajnie by go było zabić. Fajnie by go było zabić, zanim coś rośnie. 66. Jeszcze smoki będą miały ruch, tak? Podle najgorzej, że ten tutaj będzie też miał ruch. O, dobrze. Smoki go zabiją? Zabiją chyba, nie? Strzelmy tutaj może. O, jest dobrze. No kurde, no. Szczęście w nieszczęściu, tak? Znaczy nieszczęście w szczęściu, o, może tak? Nie zabiją, kurde, myślałem, że zabiją. No, ale dobra, ale tutaj myślę, że mogę śmiało to zaatakować. Jakiegoś shielda tu dał. Dobra, to mamy z głowy. Ten trochę walnie mocno, co? Auć. Jeszcze ten tu idzie. Dobra, coś oślepimy teraz. Ej, no ale to jest do wygrania przecież. To jest wszystko do wygrania tu. Chyba, że rzuci jakieś rozproszenie zaraz, takie fajne. Czy to bym chciał chyba oślepić, bo to ma podwójny atak. Shield. To też ma podwójny atak w sumie. Ten tu będzie chodził tak sobie w kółko, no nie? Żeby brać rozpęd pewnie. No bo załatwmy tego. Chociaż... Żeby jednego na pewno zabić, on już dostał kontrę. Nie, tego. To tego najwyżej oślepimy później. Chociaż nie, on tu może przecież wleść. Nie, dobra, tego. No ja go nie zabiję tu raczej. To jest za mocne. O! Jest, dobrze. To więcej szczęścia mam niż rozumiem, jak to się mówi. Kurde, mógłbym się cofnąć, ale wtedy tu jest prowokacja. Aj, się ruszy tym. No, ładnie walnie. No, ale to jest do zrobienia wszystko. Chyba, że jakieś dziwne czary będzie rzucał. Dobra, dajmy... Ile on ma ruchu? Kurde. Nie, dajmy shielda. Zobaczmy, co się stanie. O kurde. Co to się stało? Co to za podwójne klonowanie jest? Okej, ale to jest klon, to jest na hita, tak? Co tu się w ogóle dzieje? W tej grze. Czekajcie, moment, weźmy, zróbmy oślepienie. Moment, to znaczy tak. No bo to jest... Ten jest oślepiony. Ten jest oślepiony. Jeżeli tego zabije, tych zabije i zabije klony... Znaczy tego mogę oślepić. Bo ten będzie już łatwy do zabicia, nie? Ale co tu się porobiło w ogóle? Klon jest na hita. Ja mam nadzieję, że to tak działało. No bo tak działało, nie? Zabicie 356, dobra. To chyba wyszło, nie? Chyba wyszło. Momencik. Znaczy tak, musimy poresać. Tutaj są te... Momencik, teraz tak. Na pewno wszyscy oślepieni u wroga. Tu oślepiony. Tu oślepiony. Kurde, 2,5 godziny odcinek. Tu oślepiony. On nic więcej nie ma, nie? Mogę namiot zniszczyć, żeby ich... A, dobra, mogę zniszczyć. Trzeba się tego smoka pozbyć, bo on tu będzie straszył. Musimy się wieżyczek pozbyć. Najpierw się pozbywamy wieżyczek. Many mamy bardzo dużo, dobra. Trzęsienie ziemi. Czekamy na Archanioła. Jest, jedna wieżyczka padła. Do
druga padła. Katapulty nam zniszczyli. Dobra, wieżyczek nie ma. Przechodzimy do wskrzeszania. Zaczynamy od Nextisa, tylko chwila. To oślepienie, no bardzo dużo tur, także luzik. Przechodzimy do wskrzeszania. Zaczynamy od... Aha, nie, Nextis został na maksa wskrzeszony, tak? Okej, okay. Bo przez tych archaniołów, no to tych, nie? Jak straszą te smoki. Nie ożywienie, wskrzeszenie. Tu już wskrzeszone, elfy są w porządku, tu jest wszystko w porządku, tych sobie wskrzesimy. Trzeba kontrolować, no ale tu jest bardzo dużo tur. Bo wiecie, jeszcze muszę te promienie osłabienia chyba zaraz rzucać, jeżeli my chcemy tego smoka szybko zabić i nie dopuścić do tego, żeby ten bohater rzucił jakieś zaklęcie znowu dziwne. To wszystko tu? Nie, jeszcze. Ile my ich mieliśmy? Ale widzieliście? Jakieś takie dziwne klonowanie miał, takie podwójne. Co tu te smoki robią? Ej, ilu my mieliśmy tych cyklopów? Dużo? A 20 to już. Dobra, zostało 55 tur oślepienia. Nie ma żadnych wieżyczek. To zaklęcie nie zadziała na nikogo. Aha, to nie mogę złotych smoków wskrzesić. Bo myślałem, że teraz będę mógł czary rzucać na wszystko, no nie? Może smok ma niewrażliwość, a nie odporność, bo w Heroesach też taki podział jest. I może ta kula, bo to jakaś kula była, nie? Ta czarna. Może ten artefakt jednak, no nie wiem, błękitnym smokom zniósł te wszystkie odporności, a złotym może nie. Nie, ma odporność, a nie niewrażliwość. To nie wiem, czemu nie mogę go resnąć. No ale dobra. No to co, trzeba by go osłabiać, nie? Gdzie to było? Mieliśmy taki fajny czar. O! Dobrze, że tu jest Mistrzostwo Powietrza. To mniej many nas to kosztuje. Może sprawdźmy. No, a teraz może nie sprawdzę, bo jakieś straszenia są. A dobra, teraz sprawdzę. Jeżeli nie będzie straszeń. Ej, właśnie te straszenia, przecież to może mi nie wyjść nawet. To zabicie tak szybko. Tutaj. Zabici 4. Zabici 6, czyli 10, 14, bo dwa strzały, 18. Trochę mało, co? Tu naprawdę musimy ostro go poredukować. No ale dobra, no to zjeżdżamy mu obronę. Jeszcze jakieś spowolnienie? Nie, on ma spowolnienie, nie? Znaczy miał chyba spowolnienie rzucone, teraz to nie widać tutaj za wiele. Teraz tutaj.
tutaj promień osłabienia. Ile on już ma tej obrony? 97. Ale straszy bardzo. Zobaczmy postęp. 5-8. Dobra, liczmy 6. 18. 18 plus 6, liczmy, czyli 24. No, 24, dobra, liczmy 30. No już trochę lepiej, co? Ale to jeszcze nie jest to, co ja bym chciał. No, ta mana tutaj się kończy pomału. Możemy go wziąć zawsze na dwa razy, wiecie, oślepić jeszcze po drodze. Może tak trzeba będzie zrobić. I tak może nie będę ryzykował, że tam przestraszy kilku strzelców pod rząd i będzie miał ruch na przykład, nie? Ale jeszcze mogę troszeczkę poczarować. Do 62 już mu zjechałem obronę. No tak na dwa razy, co? Chyba tak trzeba będzie zrobić. Ale to bym musiał zostawić sobie czar... Nie, dobra, jeszcze może. Może jakieś moralki będą? Szczęście? Z tymi gryfami też może być problem. Dobra, będziemy próbować. Tylko tak, musimy na pewno poczekać do początku następnej tury, żebym miał jeszcze czas na oślepienie. Znaczy możliwość rzucenia czaru oślepienie. On ma 10 speeda. Tu jest 11, elf też ma 11. Jest wszystko pod kontrolą. Poczekajmy, aż smog będzie. Zaczynamy. 10 na pewno, 19, 16, 7. Aha, bo teraz jeszcze speed jakiś tu doszedł. 16, dobra, atakuję go. Może nie ryzykujmy, rzućmy to oślepienie, co? Bo jak będzie teraz tutaj fear, to znowu nam coś odwali. Komp. Dobra, poczekajmy. A te smoki to jest masakra. Dobrze, że je zabijemy, to już nie będzie tego fearowania. Już będziemy mieli troszeczkę łatwiej jednak, nie? Dobra, to jest z głowy. No to już ładną kontrolę mamy. Teraz chcielibyśmy zabić... Tu zostało 38, tutaj 37. Te gryfy mają speeda 6, bardzo mało. Dobra, zaczynamy od gryfów, ale pilnujemy, żeby to oślepienie jednak było pod ręką. Fira już na pewno nie będzie, czyli teraz będziemy przed ruchem cyklopów oślepiać, nie? No, oślepmy teraz. Czekamy na smoka. Sto, gwarancja zabicia, dobra. Został ten gościu, czekamy na smoka. Żadnych straszeń już nie będzie, tylko się upewnię, 6 speeda, dobra. Udało się. Wygraliśmy. 123 smoki straty, trudno. Ej, i co? To Anu był. Zwycięstwo. No, miał to. Czekajcie, ten artefakt powoduje, iż podczas walki stworzenia
naturalnie odporne na magię, tracą tę właściwość. Naturalnie odporne na magię. Ale to nie zniosło ze złotego smoka naturalnej odporności na magię czwartego poziomu. Nie mogłem go resnąć na przykład. O, to miał. Też to mogliśmy wziąć, nie? Ja zupełnie zapomniałem o tym. Złoty łuk miał, lalkę szamana miał. No nie obniżył nam, znaczy pewnie obniżył, ale mieliśmy tak dużo tego szczęścia w zapasie, że i tak było full, nie? Anielskie strzały. No ta, no to miał. Płaszcz winności. I co teraz? Czekajcie, tam coś było, że... to było w tych, tu się sprawdza. Przetransportuj kulę... Aha, kulę osłabienia do kryształowego łuku lub pokonaj wszystkich wrogów. To chyba nie. Dobra, słuchajcie, w tym momencie transportujemy kulę. Na pewno ją mam tutaj. Jest kula. Się okaże, że w kryształowym łuku teraz tam siedzi ten cały smok, tam ten tatamet, tak? Jeszcze. Dobra, to mogę od razu. A nie, jeszcze nie od razu. Jeszcze sprawdzimy, co tutaj było w ogóle. Stajnie. Wow, jest ten kolos. Morale bohaterów plus 2. Okej, nie ma karczmy. A tu mu dochodziła armia pewnie cały czas. Stąd, stąd. A, tylko stąd i stąd, tak? To klonowanie tutaj. On miał jakieś takie dziwne to klonowanie. Takie stworzyło, tak jakby dwa razy pod rząd klonowanie rzucił, nie? Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie idę do kryształowego łuku. Czy wam się to podoba, czy nie? Zobaczymy. Gratulacje! Udało ci się dostarczyć twój cenny ładunek w nienaruszonym stanie. Wygrywasz. Twój stopień Nixa. No tak średnio, co? No ale w sumie to chyba dlatego, że do punktacji się wlicza czas przejścia, a jeżeli chodzi o niektóre mapy takie scenariuszowe, no to są bardzo długie i tutaj pewnie za bardzo punktów nie wyhaczyliśmy dużo. Całkowity czas 492, wynik podstawowy, poziom trudności, wynik finałowy. No, będziecie teraz mogli bić rekord, jak pobierzecie mapkę, nie? Kurde, znaczy chciałem jeszcze jakieś takie podsumowanie zrobić, to takie dosyć szczegółowe, ale już ten odcinek tak długo trwa, że zrobię jeszcze jeden odcinek, taki podsumowujący. Chciałbym się podzielić z wami moimi spostrzeżeniami, jakimiś takimi odczuciami na temat tego scenariusza, tej mapki. Może jakiś jeszcze komentarz, jeden, drugi, trzeci przytoczyć, tam kilka takich było. Chciałbym coś jeszcze sprawdzić. Może w tym następnym odcinku sprawdzę na nagraniu pewną rzecz, która mi nie daje spokoju cały czas. Były podzielone jakby zdania w komentarzach odnośnie pewnej kwestii, którą można łatwo sprawdzić. To ja bym to zrobił sobie, ale to na razie nie mówię, o co chodzi. No, ale fajnie wyszło, co? No niby z tego, co tam było powiedziane, to niby to pierwotne zło, jakbyśmy chcieli załatwić, to niby jakaś trudniejsza droga była do niego, tak? Coś tam było. No sobie też to obadam, ale to już pewnie nie na nagraniu, to już tam sobie sam zobaczę na spokojnie. No chciałoby się powiedzieć, że serię uważam za zakończoną, no ale jeszcze zrobię ten odcinek taki podsumowujący, także jeszcze nie uważam za zakończoną serii. No ale mapkę uważam za zrobioną już, nie? Dobra, przyznać się w komentarzach. Znaczy przyznać się, no. Napisać, komu się udało cały ten odcinek, ponad 2 godziny 40 minut obejrzeć bez przyspieszenia i bez przewijania, no nie? Ciekawe, czy ktoś się taki trafił. No dobra, to do zobaczenia w odcinku podsumowującym. Ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.